Dobrze. Dzień dobry Państwu. Godzina 10 minęła. Myślę, że możemy zacząć obrady. Niniejszym otwieram 41. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w dniu 15 września 2021 roku. Na początku chciałem powitać wszystkich przybyłych na sesję. Nie będę wymieniał. Po prostu dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Bardzo się cieszę z tak dużej frekwencji obecności. Chcę również poinformować, że nasza sesja jest transmitowana i odbywa się w trybie hybrydowym. Przeczytam listę obecności radnych. Pan Marek Ciepliński, czyli jest nieobecny, niezalogowany, nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem. Pan Jan Kwatyra. Jestem. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Nieobecna. Nie ma. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Jestem. Pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem. Zdalnie. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Żółtek Piotr obecny, to jestem ja. Dzień dobry Państwu. Przeczytam porządek obrad 41. sesji. Otwarcie 41. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. To już mamy za sobą. Drugi punkt sesji to będzie sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały na wniosek radnych w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabki Zdroju w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku. Numer uchwały 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty. Zamknięcie sesji. Czy do porządku obrad ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi? Nie widzę. Chcę również poinformować, że wpłynęły trzy prośby o zabranie głosu. I to jest od pana Witolda Kościelniaka. Jeżeli... Obecny jest pan. Później mamy prośbę od pani Marty. Obecna. Dziękuję. I mamy prośbę od pana Pawła Kukli. Jest pan, dobrze. Dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do punktu drugiego. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu pana burmistrza. Jak wszyscy wiedzą, jest na wyjazdowym spotkaniu Euroregionu Tatry. Prosił o zmianę terminu tej sesji, jednak nie było zgody wnioskodawcy, stąd też przerwałam urlop i będę dzisiaj zastępować pana burmistrza. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki Zdroju za okres od 3 sierpnia do 14 września. W okresie międzysesyjnym od dnia 3 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku zostało wydane 22 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy. 11 zarządzeń w sprawach finansowych, w tym dotyczących zmiany w budżecie gminy na 2021 i układzie wykonawczym budżetu 2021, 4 zarządzenia, zmiany zarządzenia numer S0052/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 5 zarządzeń zmiany zarządzenia numer S0052
2020/2020 burmistrza Rabki Zdroju z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości operacji innowacyjna promocja gminy Rabki Zdrój jedno zarządzenie. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rabka Zdrój za pierwsze półrocze 2021/2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2021 roku gminy Rabka Zdrój jedno zarządzenie. 11 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Rabka Zdrój, przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia burmistrza z dnia 3 sierpnia 2021 roku zamieszczonego na BIP gminy Rabka Zdrój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju na 21 dni. Ogłoszenia od dnia 5 sierpnia 2021 roku alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Rabka Zdroju. Odwołanie z dniem 9 sierpnia 2021 roku alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Rabka Zdroju. Wprowadzenie wzorów biletów parkingowych, zawiadomień o opłacie dodatkowej, kart abonamentowych i wzorów wniosków o wydanie karty abonamentowej. Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora szkoły nr 2 imieniem Władysława Orkana w Rabce Zdroju pani Marii Janik. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej imieniem Władysława Orkana w Chabówce pani magister Elżbiecie Świder. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej nr 4 imieniem Jana Kochanowskiego w Rabce Zdroju panu magistrowi Mateuszowi Zając. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju pani magister Barbarze Rapacz. Określenie środków na pokrycie kapitału zakładowego SIM Małopolska spółka z o.o. Przeznaczenia nieruchomości na wydzierżawienie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia burmistrza z dnia 6 września 2021 roku zamieszczonego na BIP gminy Rabka Zdrój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju na 21 dni. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydał pan burmistrz upoważnienia pełnomocnictwa z rejestru stru.org 0052/2021. Było to zmiana zarządzenia org 0052 z 8/2020 burmistrza Rabki Zdroju z dnia 2 stycznia 2020 roku zmieniającego zarządzenie numer org 0052.32/2050 burmistrza Rabki Zdroju z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do realizacji zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Pełnomocnictwo dla Małgorzaty Gromala, zastępcy burmistrza Rabki Zdroju do reprezentowania gminy Rabka Zdrój na zgromadzeniach wspólników spółki SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym także do wykonywania prawa głosu oraz podejmowania wszelkich uchwał, podejmowania wszelkich czynności mających na celu powołanie członków organów spółki oraz wykonania uprawnień osobistych wspólnika gminy Rabka Zdroju. Upoważnienie dla pana Adama Radonia do reprezentowania burmistrza Rabki Zdroju w czasie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2021 roku. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydał również pan burmistrz 10 pełnomocnictw upoważnień z rejestru org 0770/2021, które dotyczyły występowania przed organami administracji samorządowej i rządowej, urzędami i wszelkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskiwanie uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja rynku w Rabce Zdroju dla pana Krzysztofa Waniczka. Pełnomocnictwo dla Małgorzaty Gromali, zastępcy burmistrza Rabki Zdroju do zawarcia w imieniu gminy Rabka Zdrój umowy o dofinansowanie na realizację zadania przebudowa drogi gminnej
ulica Tetmajera w ramach rządowego programu rozwoju dróg samorządowych. Pełnomocnictwo dla pana Piotra Kowalczyka do występowania przed organami administracji publicznej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków i uzyskiwaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii prawnych związanych ze składaniem wniosków, pozwoleń, opinii prawnych, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi gminnej Słowackiego w Rabce-Zdroju. Pełnomocnictwo dla pana Piotra Kowalczyka na występowanie przed organami, czyli dotyczy to jest tych samych uprawnień związanych z inwestycją pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulica Brzozowa. Kolejne upoważnienie to dla pani Barbary Rapacz, pełniącej obowiązki dyrektora przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, do udzielania zwolnień rodzicom szczęściowych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pełnomocnictwo dla pani Barbary Rapacz, dyrektora przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, do jednoosobowego prowadzenia przedszkola jako jednostki budżetowej. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. I tak, zostały otwarte oferty na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta konsorcjum firm Zakłady Komunalne spółka ZO ulica Klińskiego 46 oraz FCC Podhale spółka ZO ulica Jana Pawła II 115 Nowy Targ. Cena oferty to 4 624 128 zł brutto. Wykonawca zadeklarował przeprowadzenie akcji promocyjnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Termin składania ofert to 8 września. Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą przebudowa drogi do osiedla Zborkówka w Ponicach. Termin składania i otwarcie ofert do 21 września. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022. Zostały zawarte umowy dla części pierwszej dowóz i odwóz uczniów szkoły podstawowej w Rdzawce w roku szkolnym 2021-2022. Usługi transportowe Agencja Turystyczna Pośrednictwo Wojciech Jarosz ulica Zaryte 96 Rabka-Zdrój. Łączna kwota to jest 58 164 zł brutto dla części drugiej, czyli dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021-2022. Umowa została zawarta z firmą Usługi Transportowe Agencja Turystyczna Pośrednictwo Wojciech Jarosz ulica Zaryta 96 na kwotę 112 693 zł. 68 groszy brutto. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Drugie postępowanie. Jako najkorzystniejsza oferta została wybrana firma Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny z Kawa 76B. Cena 4 395 494 zł 1 grosz brutto. W obecnej chwili trwa procedura podpisania umowy. I są następujące przetargi w przygotowaniu. To jest udzielenie zamówienia publicznego na zadanie kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój, dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktyczne dla szkół w ramach projektu Zaangażowana Szkoła oraz przebudowa drogi na osiedle Czubtówka w Ponicach i przebudowa drogi na osiedle Sołtysówka w Ponicach. Ponadto w wyżej wymienionym okresie pan burmistrz zajmował się następującymi sprawami. Uczestniczył w forum podtaczańskim w formie wideokonferencji, spotkał się z projektantem w sprawie rozbudowy modernizacji rynku w Rabce-Zdroju, spotkał się z naczelnikiem OSP z terenu gminy Rabka-Zdrój, również spotkał się z dyrektorem
spotkał się z panem dyrektorem głównej dróg i autostrad w Krakowie, wziął udział w Radzie Nadzorczej Zakładów Komunalnych. Uczestniczył w spacerze pamięci, wziął udział w gminnych dożynkach w Ponicach, uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zarytej, wziął udział w uroczystości upamiętnienia wybuchu II wojny światowej, spotkał się z wójtem gminy Lubień, uczestniczył w zebraniu wiejskim w Ponicach, uczestniczył w forum ekonomicznym w Karpaczu, spotkał się z przedstawicielami Ergo Hestia. Dziękuję. Dziękuję pani burmistrz za sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do w zakresie działalności międzysesyjnej? Nie widzę. To... Ja mam pytanie. Proszę. Odnośnie tego placu wodnego, bo tam wzrosła kwota do 4,5 milionów, tak? Chciałbym zapytać, nie ma pani skarbnik, skąd ta kwota? Skąd myślę, te pieniądze? Że na sesji, która będzie 22 planowana, zostanie to przekazane państwu, będzie również komisja, więc pani skarbnik, dlatego nie została jeszcze podpisana umowa. Dobrze, w związku z tą dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Przechodzimy do... Tak? Proszę. Ja tylko w takiej kwestii formalnie, czy pani burmistrz ma pisemne upoważnienie od pana burmistrza, żeby dzisiaj go reprezentować na sesji? A ja nie potrzebuję upoważnień pisemnych pana burmistrza, bo powinna pani to wiedzieć, że od dawna pan burmistrz dał mi upoważnienie do reprezentowania go, do zastępowania go we wszystkich sprawach, więc takie upoważnienie jest w aktach, więc na dzisiejszą sesję mam prawo przyjść bez dodatkowych upoważnień. Ja jeszcze raz powtórzę, pisemne, chciałabym to pisemne zobaczyć. Upoważnienie, jest proszę. Możliwość zobaczenia. Tak, proszę sobie podejść do pani Danusi, do pani kadrowej. W aktach osobowych moich znajduje się upoważnienie pana burmistrza do reprezentowania go we wszystkich sprawach, łącznie z udziałem na sesji Rady Miasta. Upoważnienie jest w aktach osobowych moich. Na pewno sprawdzę, dziękuję. Proszę. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek radnych w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabki Zdroju w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku numer 32/279. Chce pan coś powiedzieć, panie Kukla? Łamane przez... Proszę o zachowanie spokoju, zachowanie kultury. Myślę, że przeprowadzimy tę sesję sprawnie i bez obrażania się na nikogo i nikogo nie obrażając. To jeszcze raz. Podjęcie uchwały na wniosek... Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek radnych w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabka Zdrój w zakresie zadania burmistrza Rabka Zdrój ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Ja przeczytam projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabka Zdrój w zakresie zadania burmistrza Rabka Zdrój ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia 2021, pozycja 1372. Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z treścią pismy wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku znak WN myślnik 2.4100.292.202 skierowanego do burmistrza Rabki Zdroju oraz postanowienie ministra edukacji i nauki z dnia 25 sierpnia 2021 znak DWST myślnik W
OOOS.40.21.53.20.21.IT Rada Miejska w Rawcy-Zdroju zaniepokojona niewłaściwymi działaniami oraz brakiem podejmowanych działań poprzez burmistrza Rawki-Zdroju zaleca w zakresie zadania burmistrza Rawki-Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju z dnia 24 lutego 2021 numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rawcy-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. By działania prawne i faktyczne podejmowane przez burmistrza Rawki-Zdroju były zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności by nie wykraczały w uprawnienia zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju. B. By burmistrz Rawki-Zdroju przywrócił w zakresie, jakim to jest możliwy, stan prawny wywołany swymi przedwczesnymi czynnościami prawnymi do stanu zgodnego z prawem. C. By burmistrz Rawki-Zdroju respektował postanowienia ministra edukacji i nauki z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Znak DWST.KSKW.OOOS.40.21.53.2021.IT. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rawki-Zdroju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj mamy podpisy radnych. Pani Aleksandra Koper, Dariusz Krzysztof i pani Katarzyna Karkula. Poprosiłbym może radnych o uzasadnienie projektu uchwały. Pani Aleksandro, nie wiem, czy odczyta pani uzasadnienie? To znaczy ja może przedstawię uzasadnienie. Uzasadnienie do projektu uchwały. W dniu 18 czerwca 2021 burmistrz Rawki-Zdroju otrzymał od wojewody małopolskiego pismo z dnia 18 czerwca 2021 znak WN-2410-0290-202, które burmistrz Rawki-Zdroju nie ujawnił Radzie Miejskiej w Rawce-Zdroju. Wskazane pismo zostało wystosowane do burmistrza w odpowiedzi na pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 w Rawce-Zdroju z dnia 12 czerwca 2021. W piśmie tym, datowanym na dzień 12 czerwca 2021, rodzice zwracali uwagę wojewodzie małopolskiemu, że burmistrz Rawki-Zdroju postępuje wbrew stanowisku wojewody małopolskiemu wyrażonemu w pismach skierowanych do przewodniczącego Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju i burmistrza Rawki-Zdroju z dnia 19 marca 2021 znak BRM 0711-2-2021, w których wojewoda małopolski wyraził swoje wątpliwości co do stanowiska burmistrza Rawki-Zdroju i przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie, w jakim dotyczą one, i tutaj cytat, braku konieczności zawiadomienia rodziców o zmianie siedziby przedszkola. W ocenie tutejszego organu nadzoru wyrażenie odpowiednie stosowania artykułu 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe nie oznacza możliwości rezygnacji z tego obowiązku oraz, dalszy ciąg cytatu, w zakresie, w jakim dotyczy ono możliwości zmiany siedziby przedszkola, w każdym czasie organ nadzoru wskazuje na swoje wątpliwości, czy artykuł 90a ustęp 2 Prawa oświatowego nie dotyczy wyłącznie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, na co wskazuje wykładnia systemowa tego przepisu. Wprawdzie wskazane kwestie są prawnie irrelevantne z punktu widzenia oceny legalności uchwały intencyjnej, czyli wyrażającej jedynie zamiar przekształcenia przedszkola. Niemniej jednak będą one brane przez tutejszy organ nadzoru pod uwagę w przypadku oceny ewentualnie podjętej uchwały finalnej, to jest dotyczącej przekształcenia przedszkola.
Z treści wskazanego na wstępie pisma wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 wynika, że burmistrz Rabki-Zdroju podjął niezgodne z prawem działanie w zakresie zadania powierzonego mu przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju uchwałą z dnia 24 lutego 2021 numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola numer 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. W szczególności z treści przedmiotowego pisma wynika, że wojewoda małopolski zaniepokojony jest podejmowanymi przez burmistrza Rabki-Zdroju działaniami zmierzającymi, tutaj cytat, do faktycznego przeniesienia dzieci z przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju do innych przedszkoli na obszarze gminy Rabka-Zdrój, pomimo braku podjęcia przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju uchwały o przekształceniu przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Ponadto wojewoda małopolski ustalił, że burmistrz Rabki-Zdroju, i tutaj cytat, dokonał już wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego, w którym znajduje się dotychczasowa siedziba przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, gdy tymczasem Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła dopiero uchwałę z dnia 24 lutego 2021 numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 poprzez zmianę siedziby przedszkola, uchwała w sprawie zamiaru, i tutaj cytat, która nie jest tożsama z uchwałą o ostatecznym podjęciu decyzji w sprawie zmiany siedziby przedszkola. W dalszej części pisma wojewoda małopolski wyjaśnia, że cytat, powyższa uchwała nie może tym samym stanowić samoistnej podstawy faktycznej zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. Organ nadzoru, jakim jest wojewoda małopolski, w stosunku do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju nie otrzymał na chwilę obecną do oceny nadzorczej uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie finalnej zmiany siedziby przedszkola. Taka ewentualna uchwała będzie poddana ocenie nadzorczej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z artykułem 89 ust. 3 w związku z ust. 9 prawa oświatowego statuującym wymóg pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oświaty. Przedstawiony stan faktyczny i prawny doprowadził wojewodę małopolskiego do zwrócenia burmistrzowi Rabki-Zdroju uwagi, i tutaj znowu cytat, na konieczność przestrzegania przepisów prawa regulujących podział kompetencji między organami gminy i procedurę przekształcenia placówek oświatowych poprzez dokonanie zmiany ich siedziby, zwłaszcza że naruszenie przepisów prawa i wykraczanie poza zakres swoich kompetencji może skutkować odpowiedzialnością określoną w poszczególnych przepisach prawa. Z posiadanych przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju informacji wynika, że burmistrz Rabki-Zdroju nie podjął właściwych czynności, które mogłyby przywrócić obecny stan prawny i faktyczny do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Po otrzymaniu bowiem wskazanego wyżej pisma wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021, burmistrz Rabki-Zdroju wystosował pismo do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 znak EAO 44207/2021, w którym nie poinformował ich o stanowisku, jakie w piśmie z dnia 18 czerwca 2021 zajął wojewoda małopolski. W piśmie tym burmistrz Rabki-Zdroju, zamiast podjąć konstruktywne rozmowy z rodzicami, ograniczył się jedynie do wysłania rodzicom rachunków parafii i stwierdzenia, że gmina Rabka-Zdrój musi w swoich działaniach uwzględnić czynnik ekonomiczny. Tymczasem, mimo powrotu parafii w lutym 2021 do pierwotnej wysokości czynszu za najem pomieszczeń dla przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, burmistrz Rabki-Zdroju nie wycofał uchwały z dnia 24 lutego 2021, a Rada Miejska uchwałę tę podjęła.
Równocześnie w dniu 24 czerwca 2021, a więc kilka dni po tym, jak burmistrz Rabki-Zdroju otrzymał pismo od wojewody małopolskiego, kieruje do parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju pismo z dnia 24 czerwca 2021, znak AEO 7014-3-2021, w którym nie wspomina o treści pisma wojewody małopolskiego, tylko jak można przeczytać, i tutaj cytat, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, związaną z wniesieniem przez gminę Rabka-Zdrój zażalenia na postanowienie małopolskiego kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę jego siedziby, a także z uwagi na interwencję rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, którym zależy na utrzymaniu przedszkola w dotychczasowej siedzibie, gmina Rabka-Zdrój jest zainteresowana kontynuacją umowy najmu. Burmistrz Rabki-Zdrój proponuje zawarcie nowej umowy od dnia 1 lipca 2021 na czas nieokreślony na kwotę 500 zł miesięcznie brutto. Proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie do dnia 29 czerwca 2021. Odpowiedzi na wskazane wyżej pismo burmistrza Rabki-Zdroju parafia za pośrednictwem swojego pełnomocnika pismem z dnia 28 czerwca 2021 zaprosiła burmistrza Rabki-Zdroju na spotkanie w dniu 24 czerwca 2021 o godzinie 14:30 na plebanii przy ulicy Orkana 8. Odpowiedzi na wskazane zaproszenie burmistrz Rabki-Zdroju pismem z dnia 29 czerwca 2021 znak EAO 7114-3-2021 poinformował pełnomocnika parafii, i tutaj cytuję, iż z uwagi na wcześniejsze zwołane walne zgromadzenie wspólników w spółkach miejskich proponuje termin spotkania na środę, to jest 30 czerwca 2021 o godzinie 12. Miejsce spotkania pozostaje bez zmian. Z pisma pełnomocnika parafii z dnia 1 lipca 2021 wynika, że w dniu 30 czerwca 2021 odbyło się spotkanie burmistrza Rabki-Zdroju z proboszczem parafii oraz pełnomocnikiem parafii, podczas którego burmistrz Rabki-Zdroju poprosił o czas na podjęcie stosownych działań i zadeklarował, że, cytat, następne spotkanie odbędzie się najpóźniej w dniu 7 lipca 2021. Z dalszej części pisma wynika, że proboszcz parafii wyraził zgodę na taką propozycję burmistrza Rabki-Zdroju. Niemniej, w związku z faktem, że burmistrz Rabki-Zdroju wprowadził w błąd proboszcza parafii podczas spotkania w dniu 30 czerwca 2021, proboszcz poprosił o wcześniejsze spotkanie w dniu 2 lipca 2021 pomiędzy godziną 9 a 13. I tutaj cytat, w celu wyjaśnienia pana postawy i rzeczywistych celów, które panu przyświecają. W konkluzji pełnomocnik parafii stwierdził, że brak pana stawiennictwa we wskazanych wyżej godzinach będzie świadczył o lekceważeniu problemu, którego wyłącznym twórcą jest pana osoba. Koniec cytatu. Burmistrz Rabki-Zdroju nie odpowiedział na cytowane wyżej pismo i nie stawił się na zapowiedziane spotkanie. W konsekwencji powyższego pełnomocnik parafii pismem z dnia 7 lipca 2021, a więc w dniu, w którym upływał pierwotnie ustalony termin spotkania z burmistrzem Rabki-Zdroju, wystosował kolejne pismo, w którym mimo niestawiennictwa burmistrza Rabki-Zdroju zaproponował nowy termin spotkania w dniu 9 lipca 2021 o godzinie 12 na plebanii parafii przy ulicy Orkana 8. W konkluzji pełnomocnik parafii stwierdził, że, cytat, mam nadzieję, że tym razem się pan stawi. Od 20 marca 2020 roku koresponduję z panem w imieniu parafii i od tego momentu
była wystarczająca ilość czasu na zastanowienie się i podjęcie stosownych działań. Koniec cytatu. W odpowiedzi na pismo pełnomocnika parafii z dnia 7 lipca 2021 burmistrz Rawki-Zdroju w piśmie z dnia 8 lipca 2021 doręczonym proboszczowi parafii przez gońca w dniu 9 lipca 2021 o godzinie 9:00, a więc na 3 godziny przed zaproponowanym przez proboszcza parafii spotkaniem, napisał, że cytat: burmistrz Rawki-Zdroju informuje, że w dniu 7 lipca 2021 dwukrotnie wykonał próbę połączenia się z księdzem proboszczem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Rawce-Zdroju na numer w celu uzgodnienia terminu spotkania. Za każdym razem nie uzyskano połączenia. Proponuję panu spotkanie w dniu 9 lipca 2021 o godzinie 13 w Urzędzie Miejskim w Rawce-Zdroju, ulica Parkowa 2, 34700 Rawka-Zdrój, na które zapraszam księdza proboszcza. Koniec cytatu. W odpowiedzi na cytowane wyżej pismo pełnomocnik parafii w piśmie z dnia 9 lipca 2021 doręczonym burmistrzowi Rawki-Zdroju o godzinie 10:47 wskazał, że cytat: zaproszenie na spotkanie zostało wystosowane do pana 2 dni temu z uwzględnieniem terminarza spotkań księdza proboszcza. O godzinie 13 ksiądz proboszcz ma zaplanowane już inne ważne spotkanie. Obecnie na 3 godziny przed spotkaniem nie jest możliwe więc uwzględnienie pana propozycji przesunięcia spotkania o godzinę i zmiany miejsca spotkania na Urząd Miejski w Rawce-Zdroju. Wobec powyższego ksiądz proboszcz podtrzymuje swoją propozycję spotkania o godzinie 12 na plebanii parafii. Jeżeli ma pan czas o godzinie 13, to z pewnością znajdzie pan czas godzinę wcześniej w tak ważnej dla pana sprawie, tym bardziej, że miał pan 2 dni na zaplanowanie sobie i ułożenie harmonogramu spotkań. Przepraszam. Na cytowane wyżej pismo pełnomocnika parafii burmistrz Rawki-Zdroju nie udzielił odpowiedzi, jak też nie spotkał się z proboszczem parafii i nie podejmował żadnych działań, mimo że wojewoda Małopolski w piśmie z dnia 18 czerwca 2021 wyraźnie wskazał, że burmistrz Rawki-Zdroju naruszył prawo. Taki stan faktyczny, to jest brak jakichkolwiek działań ze strony burmistrza Zdroju, istniał do dnia 26 sierpnia 2021, to jest do dnia doręczenia burmistrzowi Rawki-Zdroju postanowienia ministra edukacji i nauki z dnia 25 sierpnia 2021, znak DWST-WOOS 4021-53-2021-IT, które utrzymywało w mocy postanowienie małopolskiego kuratora oświaty wyrażające negatywną opinię w przedmiocie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 poprzez zmianę jego siedziby. Także wskazane wyżej postanowienie ministra edukacji i nauki z dnia 25 sierpnia 2021 nie wywołało właściwej reakcji po stronie burmistrza Rawki-Zdroju. W dniu 27 sierpnia 2021 jeden z rodziców dodzwonił się do burmistrza Rawki-Zdroju, informując go, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 wiedzą, że minister edukacji i nauki nie wyraził zgody na przeniesienie siedziby przedszkola nr 2. W odpowiedzi na powyższe burmistrz Rawki-Zdroju stwierdził, że rzeczywiście i oświadczył, że rodzice będą mogli przyprowadzić dzieci do przedszkola nr 2 w dniu 1 września 2021. W tym zakresie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 skierowali także stosowne pismo do burmistrza Rawki-Zdroju. Pomimo złożenia takiego oświadczenia, burmistrz Rawki-Zdroju nie podjął żadnych czynności, które pozwoliłyby na rozpoczęcie normalnej pracy przez przedszkole nr 2. Jak wynika z pisma małopolskiego kuratora oświaty do ministra edukacji i nauki z dniem 30 czerwca 2021,
burmistrz Rabki-Zdroju rozwiązał z parafią rzymskokatolicką pod wezwanie świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju umowę najmu pomieszczeń i placu zabaw dla przedszkola nr 2 z innymi podmiotami, umowę wynajmu kuchni wraz z wyposażeniem, umowy na świadczenie usług inspektora danych osobowych, na świadczenie usług w zakresie BHP oraz PPOŚ, na wywóz odpadów komunalnych, na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, na monitoring z interwencją, oświadczenie usług dystrybucji energetycznej. W dniu 1 lipca 2021 złożona została rezygnacja z usługi Neostrada i z usług licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma oraz kadry Vulkan, a w dniu 3 lipca rozwiązana umowa na korzystanie z usług telefonicznych. Należy nadmienić, że rozwiązanie tych umów, jak stwierdził wojewoda małopolski w cytowanym wyżej piśmie z dnia 18 czerwca 2021, było niezgodne z prawem, bowiem uchwała Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2021 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola, cytat, nie może tym samym stanowić samoistnej podstawy faktycznej zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. Koniec cytatu. Należy także wskazać, by rozwiać wszelkie w tym zakresie wątpliwości, że burmistrz Rabki-Zdroju pomimo rozwiązania umowy najmu z parafią w dniu 30 czerwca 2021 do chwili sporządzenia uzasadnienia do niniejszej uchwały nie zwrócił parafii jedynych kluczy do budynku przedszkola nr 2, uniemożliwiając mimo rozwiązania umowy najmu wstęp parafii do budynku będącego jej własnością. W takich więc okolicznościach burmistrz Rabki-Zdroju złożył w dniu 27 sierpnia 2021 oświadczenie jednemu ze wspomnianych wyżej rodziców, że przedszkole nr 2 będzie w dniu 1 września 2021 normalnie funkcjonować, a rodzice mogą przyprowadzić dzieci do tego przedszkola. Od dnia 27 sierpnia 2021 burmistrz Rabki-Zdroju miał więc czas na podjęcie działań służących ponownemu nawiązaniu uprzednio rozwiązanych umów i przygotowania przedszkola nr 2 do normalnego funkcjonowania od dnia 1 września 2021. Nie podjął jednak jakichkolwiek działań. Z cytowanego wyżej pisma burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 8 lipca 2021 do proboszcza parafii wynika, że burmistrz Rabki-Zdroju posiada prywatny numer telefonu do księdza proboszcza. Mimo tego od dnia 27 sierpnia 2021, a więc od dnia złożenia jednemu z rodziców oświadczenia, że przedszkole nr 2 będzie normalnie funkcjonować w dniu 1 września, burmistrz Rabki-Zdroju nie zadzwonił do księdza proboszcza. W dniu 29 sierpnia 2021 podczas uroczystości na cmentarzu żydowskim w Rabce-Zdroju burmistrz Rabki-Zdroju spotkał się z księdzem proboszczem, jednak nie poprosił o chwilę rozmowy i nie zaproponował spotkania w celu zawarcia nowej umowy najmu pomieszczeń i placu zabaw dla przedszkola nr 2. Następnego dnia, to jest 30 sierpnia 2021, burmistrz Rabki-Zdroju także nie podejmował działań, przynajmniej takich, które przyniosłyby jakiś wymierny skutek. Natomiast Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2, nie informując nikogo z rodziców, a zwłaszcza Rada Rodziców, wbrew treści artykułu 102 ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, podjęła uchwałę nr 8/2020/2021, w której uchwaliła nowy statut dla przedszkola nr 2, zmieniający godziny pracy przedszkola nr 2 jedynie do godziny 13 i nie przewidując dostarczenia posiłków dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola. W dniu 31 sierpnia 2021 ksiądz proboszcz, zaniepokojony możliwymi konsekwencjami otwarcia przedszkola bez dostępu do mediów przez pełnomocnika parafii, zadzwonił do Urzędu Miejskiego z prośbą o rozmowę z burmistrzem Rabki-Zdroju.
Burmistrz Rabki-Zdroju nie podjął jednak rozmowy, ani też nie oddzwonił. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że parafia nie posiadała i nie posiada kluczy do budynku przedszkola numer 2 i nie mogła w zastępstwie za burmistrza Rabki-Zdroju podjąć stosownych działań. Parafia mogła jedynie apelować do burmistrza Rabki-Zdroju o podjęcie właściwych działań. Wobec powyższego pełnomocnik parafii za pośrednictwem systemu elektronicznego ePUAP tego samego dnia, to jest 31 sierpnia 2021 roku, wystąpił do burmistrza Rabki-Zdroju z pismem, w którym informował, że nie zamierza przeszkadzać burmistrzowi Rabki-Zdroju w otwarciu przedszkola numer 2. Jednak, i tutaj cytat, ksiądz proboszcz jako właściciel nieruchomości jest ogromnie zaniepokojony takim stanem rzeczy. Z informacji, które uzyskała parafia jako właściciel nieruchomości, wynika, że dopiero dzisiaj złożył pan wnioski o podpisanie umów na dostarczanie mediów i to nie wszystkich. Wobec powyższego istnieje ogromne ryzyko, że już jutrzejszy dzień może przynieść wiele niebezpieczeństw dla takich małych dzieci. Mając powyższe na uwadze, apeluję, by przedsięwziął pan wszystkie możliwe działania dla zabezpieczenia jutrzejszego pobytu dzieci w przedszkolu numer 2. W dalszej części pisma wskazano, że, i tutaj cytat, równocześnie wskazuję, że zamierza pan jutro naruszyć prawo, bowiem wskutek złożenia przez pana wypowiedzenia umowy najmu, która dzięki temu rozwiązała się w dniu 30 czerwca 2021, gmina będzie nadal korzystała z pomieszczeń przedszkola numer 2, które stanowią własność parafii. Ogromne zdziwienie budzi fakt, że nie podjął pan żadnych działań, by na nowo zawrzeć z parafią umowę najmu, która wielokrotnie dawała panu szansę na zawarcie tej umowy. Niemniej jednak ze względu na dobro dzieci i ich rodziców parafia nie będzie protestować przeciwko pana jutrzejszym bezprawnym działaniom. Rozumiem, że zna pan ich konsekwencje i z nimi się pan liczy. Koniec cytatu. W konsekwencji pełnomocnik parafii stwierdził, i tutaj cytat, wobec powyższego wzywam pana do zawarcia umowy najmu pomieszczeń i placu zabaw dla przedszkola numer 2. W tym celu kolejny już raz proszę pana o przybycie na spotkanie z księdzem proboszczem, by ustalić warunki umowy najmu. Proponuję, by spotkanie odbyło się 2 września 2021 roku, to jest w czwartek, o godzinie 11:00 na plebanii parafii przy ulicy Orkana 8. Dopiero w dniu 1 września 2021 roku jedyną czynnością, jaką podjął burmistrz Rabki-Zdroju, było otwarcie przedszkola numer 2 i przywrócenie dostarczania wody do budynku tego przedszkola na 30 minut przed jego otwarciem. Wobec powyższego przyjmowane do przedszkola numer 2 w dniu 1 września 2021 roku dzieci przebywały w nim bez dostępu do energii elektrycznej i innych mediów. Na pewno do dnia 7 września 2021 roku przedszkole numer 2 funkcjonowało bez dostępu do energii elektrycznej. Szczegółowe wydarzenia w dniach 1 września 2021 roku i kolejnych obrazują artykuły prasowe zamieszczone na stronach internetowych Tygodnika Podhalańskiego pod tytułami Skandal w Rabczańskim Przedszkolu oraz Kryzys w Rabczańskim Przedszkolu nadal trwa. W dniu 2 września 2021 roku o godzinie 11 doszło do spotkania burmistrza Rabki-Zdroju z księdzem proboszczem w obecności radnych Małgorzaty Choim, Rafała Wójtowicza, Aleksandry Koper i Dariusza Krzysztofa, nowego dyrektora przedszkola numer 2 oraz pełnomocnika parafii. Do zawarcia umowy najmu nie doszło z przyczyn leżących po stronie burmistrza Rabki-Zdroju. Burmistrz Rabki-Zdroju nie przystał bowiem na propozycję parafii powrotu do status quo sprzed ponad 2 lat. Ponadto poinformował księdza proboszcza o możliwości wywłaszczenia parafii z terenu leżącego w centrum miasta, należącego do parafii. Tego samego dnia, to jest 2 września 2021 roku, o godzinie 15 doszło także do spotkania burmistrza Rabki-Zdroju i jego zastępcy z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola numer 2, radnymi Aleksandrą Koper, Dariuszem Krzysztofem, Janem Kwatyrą, księdzem proboszczem
pełnomocnikiem parafii, nowym dyrektorem przedszkola nr 2 oraz przedstawicielami małopolskiego kuratora oświaty. Spotkanie nie doprowadziło do żadnych konstruktywnych rozwiązań. Przebieg spotkania został zarejestrowany i dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju. Jak wynika z opisanego wyżej przebiegu zdarzeń oraz treści cytowanych wyżej pism, możliwe jest zgodne z prawem rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Jednakże postawa, działania, a obecnie przede wszystkim zaniechania burmistrza Rabki Zdroju stoją temu na przeszkodzie. Na koniec należy mocno podkreślić, że niniejsza uchwała wpisuje się w apel małopolskiego kuratora oświaty, który został skierowany do wojewody małopolskiego w dniu 30 sierpnia 2021, w którym czytamy, cytuję: w związku z powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszenia prawa przez burmistrza miasta i gminy Rabka Zdrój i zapewnienie funkcjonowania przedszkola nr 2 zgodnie z przepisami. Koniec cytatu. W takich warunkach podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i uzasadnione. I tutaj następują podpisy radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uzasadnienie uchwały. Przed przystąpieniem do dyskusji nad uchwałą w pierwszej kolejności będę prosił o zabranie głosu gości i zacznę może od pana Witolda Kościelniaka. Udzielam panu głosy zgodnie z naszym statutem 3 minuty, maksymalnie do 5. Zaproszę tutaj do mównicy. Dzień dobry państwu. Śledzę sprawę przedszkola, w którym się wychowałem od samego początku. Byłem na wiosennej sesji, która jego dotyczyła. Chciałem zapytać, kto wpadł na diabelski pomysł powiązania śmieci z dziećmi i przedszkola z konfliktem biznesowym miasta i parafii? Poznałem kiedyś doskonałego prawnika o wielkiej renomie, którym to prawnik z pewnością miałby problem rozmawiać z obecnym, a kiedyś byłym prawnikiem miasta, panem Kuklą. Jego maksymum było ugoda ponad wszystko. Apeluję do burmistrza naszego miasta i proboszcza mojej parafii, aby jeszcze raz sami usiedli przy stole i doszli do porozumienia. Myślę, że cel nadrzędny dobra mieszkańców zmusi ich do takich pomysłów, że nasz budynek parafialny, że oferta dla mieszkańców jeszcze się powiększy. Sprawę śmieci da się rozwiązać, a wszyscy na tym skorzystają. Proboszcz mojej parafii, jak i burmistrz, choć na niego nie głosowałem, to ludzie dużej kultury w przeciwieństwie do tych, którzy chcą na tym konflikcie po prostu zarobić. Finansowo czy politycznie. Szanowni państwo, nie chodzi o to, żeby się wzajemnie łamać lub obrażać. Chodzi o takie gospodarzenie tym, co mamy, żeby przynosiło korzyść mieszkańcom. Majątek parafii, jak i miasta powstał dzięki mieszkańcom. Zagospodarowujmy go w całości. Nie może być tak, że parafia zostaje z budynkiem, który wyeksploatowaliśmy, a teraz go porzucamy. Ale są nowe czasy. I niektóre pomysły się czasami wypalają. Tak po prostu jest, bo ekonomia robi swoje. Trzeba wykorzystać budynki, trzeba umieć liczyć pieniądze publiczne, ale i trzeba pomóc rodzicom. Proszę odrzucić jątrzących doradców, a kompromis da się wypracować. Lepiej późno niż wcale. Dziękuję bardzo. Poproszę panią o zabranie głosu. Dzień dobry, Marta Wieliczko, mam córkę w przedszkolu numer 2. Skoro mam 3 minuty, to szybko chciałabym powiedzieć. Więc tak, mieliśmy spotkanie z panem burmistrzem i z rodzicami tam tydzień temu, powiedzmy.
Po spotkaniu pani Gromala podeszła do mnie i do dwójki rodziców i przeczytam wam, co mi powiedziała. Przysięgam wam, że chcemy razem z radnymi, to do państwa, którzy będą głosować, zamknąć to przedszkole. Jesteśmy o tym przekonani. Powiem wam szczerze, że nie dlatego, że chcę coś na was wymuszać, ani za te zasrane pieniądze, cytuję, bo mi naprawdę nie zależy na tych gminnych pieniądzach. Gdyby nie te wojny wszystkie księdza tutaj, to byłoby po sprawie. Jeszcze ksiądz jest w porządku, z nim by się dogadał, ale mecenasik stracił tu dużo pieniędzy. Stracił w szpitalu, gdzieś musi się odnaleźć. No stracił, ale pani córka chyba i pan Latusek zyskali, tak mi się wydaje, więc to chyba... Dobra, następne. Oprócz budżetu, to pani Gromala mówi, którym rada musi się kierować, radni uważają to samo, że to stara buda ponad 100 lat, śmierdząca, zagrzybiała. Powiedziała też, zasugerowała, że pan burmistrz nie ma nic do gadania, ponieważ radni wybierają i radni głosują, tak? Więc odpowiadam, to nie jest zagrzybiała stara buda, ponieważ jest, jakby państwo byli w środku, to by państwo zobaczyli, tam jest wyremontowana kuchnia i dokładnie. Właśnie, moja córka tam chodziła 3 lata i nic tam nie śmierdziało, żadnego grzyba nie było. Wspaniała atmosfera była w środku, jest naprawdę fajnie. Z zewnątrz może drewniane, ale to budynek stary, tradycja, więc dobrze. Następne zdanie. Przysięgam wam, chcemy zamknąć, przenieść to przedszkole, pomóżcie nam to zamknąć, pomyślcie nad sensownym rozwiązaniem. Pomóżcie nam tę sytuację rozwiązać. Przyjdźcie jutro i dogadamy się. Opłacimy wam prywatne przedszkola. To powiedziała pani Gromala. I teraz pytanie, kto opłaci? Z jakich pieniędzy? Z gminnych pieniędzy? Była nas trójka rodziców, z czego po 4 lata by dzieci chodziły do przedszkola. Po 11 miesięcy, czy pani chciała wydać 70 tysięcy złotych z gminnych pieniędzy? Pytanie do pani. Jest pani skorumpowaną osobą, zagrażająca naszej gminie. Sugerowała nam pani, że opłacimy wam przedszkola. Tylko kto? Pan burmistrz tego nie powiedział. Jeszcze pani powiedziała, że mam dzwonić nie do pani, tylko do pana burmistrza w celu ugadania się. Byłam u pana burmistrza, nic takiego nie powiedział. Więc niech się pani zastanowi. Proszę mnie nie przerywać, mam jeszcze czas. No więc pani prokurator, pani Barbara Nowak wie o tej sprawie i wstrzela postępowanie. Ja również wybieram się na policję i myślę, że zobaczymy, co będzie dalej. I godzina 10, jakby było 17, tak jak prosiliśmy i wnioskodawcy tam zawnioskowali, było więcej rodziców. Niestety rodzice pracują i muszą wychowywać swoje dzieci i zarabiać, więc następnym razem proszę, żebyście państwo prowadzili sesję po godzinie 17 i wtedy byłoby naprawdę nas dużo. Jestem przedstawicielem większej ilości osób, niestety nie mogli przyjść. Niektórzy muszą brać wolne bądź kombinować. To jest tylko moja sugestia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To proszę teraz o zabranie głosu pana. Chciałam się odnieść. Przepraszam. Najpierw tutaj poproszę o zabranie głosu przez pana. Przewodniczący, ja bardzo pana proszę, ponieważ znając jak gdyby przebieg spotkań czy sesji Rady Miejskiej, zdaję sobie sprawę, że będzie tutaj podnoszonych wiele głosów. To jest tak, że my jako przedstawiciele jakby osób, które mamy tylko 3 minuty na wypowiedzenie się, nie możemy później spuentować pewnych nieoczywistości, czy też ma ta skończyć. Panie Pawle... Jeszcze sekundkę. Dobrze. Pozwolę, że skończę swoją wypowiedź. Dlatego to apeluję do pana, żeby umożliwił mi pan, ponieważ statut gminy Rabka-Zdrój nie przewiduje czasu, czy też momentu, w którym mieszkańcy mają zabrać głos. Dlatego apeluję do pana z dużą pokorą i prośbą, żeby pan jednak pozwolił mi wypowiedzieć się w momencie, w którym przebiegnie już dyskusja Rady Miejskiej. Będę mógł wtedy, żebyśmy ogarnęli całość tematu i całą prawdę, która wokół tej sprawy się toczy, żebyśmy mogli ją spuentować, pokazać pewne punkty, ewentualnie żebym miał szansę zaprzeczyć pewnym rzeczom, które tutaj się pojawią. Jeżeli pan jednak nie pozwoli mi w ten sposób się zachować, czyli wypowiedzieć się na końcu państwa dyskusji, a tak jak mówię, statut tego nie reguluje, więc to jest pana dyskrecjonalna władza, ale tak naprawdę nie opisana żadnym przepisem prawa. Wobec powyższego, jeżeli pan nie pozwoli mi właśnie na tego typu zabranie głosu,
no to powiem szczerze, po prostu doprowadzi Pan do sytuacji, w której nie będziemy i mieszkańcy nie będą wiedzieć całej prawdy o sytuacji, która jest związana z przeszkodą. Dlatego jeszcze raz do Pana bardzo mocno apeluję, żeby się Pan mocno zastanowił i udzielił mi głosu dopiero w momencie, gdy przetoczy się dyskusja pomiędzy razem. Panie Pawle, zapraszam Pana do zabrania głosu. Jeszcze chciałem się odnieść do Pana wniosku. Proszę o udzielenie mi głosu w punkcie 3 i 4 porządku obrad sesji Rady Miasta w Rabce-Zdroju w dniu 15 września 2021 roku. Informuję, że punkt 4 to są interpelacje i zapytania radnych, więc w punkcie 4 nie udzielam Panu głosu, a teraz zapraszam do zabrania głosu. Przedstawi Pan swoją rację, a później radni będą dyskutować. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę coś, Panie Przewodniczący? Teraz Pan mecenas zabiera głos. Proszę bardzo. Czyli nie mogę teraz zapytać? Słyszeliście Państwo, mimo mojego apelu Pan Przewodniczący bez żadnego uzasadnienia nie pozwolił mi wypowiedzieć się na końcu dyskusji, która tutaj przed chwilą się przed nami przetoczy. W moim przekonaniu jest to ewidentny przykład tego, że... Proszę merytorycznie na temat... Ale Pan nie będzie... Przepraszam Panie Przewodniczący, ale Pan nie ma prawa wtrącać się w słowa, które w tej chwili mówię. Przerywa mi Pan. Panie Pełnomocniku, jest Pan gościem tutaj. Czy w związku z powyższym Pan ma prawo cenzurować moje wypowiedzi, rozumiem, tak? Też nie będzie Pan narzucał nam tego. Nie, proszę Pana, ja nic nie narzucam, ja wypowiadam fakty, do których mam prawo. Proszę, dobrze. Zaczniemy od zera. Proszę na temat zabrać głos. Jaki temat, to wie Pan, ja o tym decyduję, nie Pan. Z całym szacunkiem dla Pana, absolutnie. Drodzy Państwo, Pan Radny Jan Kwatyra przeczytał bardzo szczegółowe uzasadnienie do uchwały. Tam są fakty i tylko fakty. Tam nie ma nic, co byłoby jak gdyby nadinterpretacją czy przeinaczeniem sytuacji, która rozgrywała się wokół przedszkola nr 2. Cały czas w imieniu księdza proboszcza od 2020 roku, dokładnie od marca 2020 roku, apeluję, żeby powróciła gmina i parafia do współpracy, która, proszę Państwa, trwała 30 lat. 30 lat. Wspomnę jeszcze o takiej sytuacji, że był taki okres w działalności gminy Rabka-Zdrój. Mówimy tu o byłej, o świętej pamięci burmistrzu panu Antoniemu Rapaczowi, który mimo, że też wchodził w różnego rodzaju konflikty i trwały spory sądowe pomiędzy parafią a gminą, to szanował, absolutnie szanował ten jakże bardzo prozaiczny układ współpracy. Proszę Państwa, wynajmowanie przedszkola za 200 zł, to przecież wszyscy chyba wiemy, że to jest żart. To służyło tylko i wyłącznie temu, żeby parafia nie straciła ewentualnie prawa własności, żeby tego ktoś po prostu, krótko mówiąc, nie zasiedział po upływie określonego czasu. To przedszkole zostało odzyskane, proszę Państwa, po prawie 40 czy 50 latach, które było we władzy, ówczesnych władz komunistycznych. I na tej kanwie, zaraz po odzyskaniu prawa własności do tego przedszkola, proboszcz, żeby nie zaniechać działalności tego przedszkola, za te 200 zł, chyba to było jeszcze wtedy niżej niż 200 zł, bo tu mówimy o obecnym, dopiero o obecnych stawkach, wynajął to przedszkole tylko po to, żeby ono dalej funkcjonowało. I taki status quo był utrzymywany przez, proszę Państwa, prawie 30 lat. Przychodzi pan burmistrz nowy, pan Leszek Świder i co? Bez żadnego uzasadnienia, bez żadnego komunikatu, bez żadnej rozmowy wcześniejszej mówi, wypowiada do swoich władz, czyli mówię tutaj do zakładów komunalnych, przestańcie wywozić śmieci z terenu, przypominam, parkingu miejskiego i z terenu cmentarza parafialnego. Doskonale wszyscy Rabczanie znają tą sytuację, że to jest taki obszar, w którym ludzie po prostu, bez względu na to, czy to są pojemniki ustawione na terenie cmentarza, czy na terenie parkingu miejskiego, wrzucają śmieci, widzą kubły, wrzucają. To są ogromne koszty, proszę Państwa. To nie jest 5 zł, to jest 40 ponad tysięcy złotych rocznie wywóz tych odpadów, do których trafiają i odpady z terenu miasta, i na to są dowody, bo Straż Miejska ma to w swoim posiadaniu, jak na przykład niektórzy z przedsiębiorców, nawet spoza terenu Rabki-Zdroju, proszę sobie wyobrazić, wrzucali tam odpady ze swojej działalności gospodarczej.
równocześnie trafiały też tam przedmioty, które pochodziły z cmentarza parafialnego. Ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, no przecież nikt nie jest w stanie po ludzku rozdzielić tych odpadów, to przez 30 lat gmina i parafia rozwiązywały ten problem w sposób nadzwyczaj racjonalny. Jeden rok płacił za wywóz śmieci, płaciła parafia, jeden rok płaciła gmina. I to było przez 30 lat. Nagle, nie wiedząc z jakich kompletnie powodów, pan burmistrz tej współpracy zaniechał. Czy zatem sprawiedliwym jest, proszę państwa, żeby doprowadzić do sytuacji, w której parafia za 200 zł, tylko jak to się mówi, za symboliczny czynsz, wydzierżawia czy wynajmuje pomieszczenia dla przedszkola, żeby ono funkcjonowało, a z drugiej strony wycofuje się gmina z takiej współpracy, gdzie proboszcz, jak mówię, musi każdego roku zapłacić ponad 40 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś uważa, że to jest sprawiedliwe podejście do tematu, to mu gratuluję takiej postawy. Ja sądzę i myślę, że większość z Państwa sądzi, że to jest kompletnie niesprawiedliwe. Było oczywistym, że trzeba w ramach współpracy, wzajemnego poszanowania sprawę tą doprowadzić do kompromisu. Dlatego przez 8 miesięcy prosiłem i błagałem, pisma są w posiadaniu urzędu i również moim mogę je udostępnić, żeby dojść do kompromisu. Nie, proszę państwa, było nie, bo nie. Wobec powyższego jedyną szansą, no jak gdyby na uregulowanie całej sytuacji było, że podniesie ksiądz proboszcz czynsz i dzięki podniesieniu tego czynszu wyrówna te straty, które musi płacić, jak powtarzam, nie tylko za śmieci z cmentarza, ale z terenu również parkingu miejskiego. Jakim prawem parafia ma ponosić koszty wywozu odpadów, które należą do miasta? Nikt z Państwa by się na to nie zgodził. I tak ta sprawa wygląda. I do tej pory, mimo wszystkich apeli, mimo tego uzasadnienia, który pan radny Kwatyra przeczytał, pan burmistrz nie poczuwa się do obowiązku uregulowania tej sytuacji. Przepraszam za kolokwializm, ale po prostu ma to w nosie. I tak dzisiaj ta sprawa wygląda i wyglądać inaczej nie będzie, dopóki, nie wiem, szanowna Rada nie podejmie tej uchwały, która po prostu służy jednemu. Doprowadzeniu do konsensusu i doprowadzeniu do tego, że pan burmistrz zacznie przestrzegać prawa. Druga sprawa bardzo istotna, żebyśmy się nie dali tutaj zmanipulować. Będą wypowiedzi, przepraszam, muszę powiedzieć to a priori, nie mogę tego powiedzieć in post. Ale sprawa wygląda w ten sposób. Żadne tutaj argumenty, które padną, na pewno nie będą argumentami racjonalnymi. Ponieważ jeżeli wypowiada się w tych sprawach minister edukacji i nauki, wypowiada się pani kurator oświaty, małopolska kurator oświaty w Krakowie. Jeżeli wypowiada się wojewoda Małopolski i wszystkie te jakże ważne i zacne podmioty mówią, że burmistrz naruszył prawo, to naprawdę dyskusja na ten temat, kto ma rację, czy nie ma racji, jest po prostu jałowa. Burmistrz naruszył prawo. Prawdopodobnie będziemy mieć dalsze skutki tego działania w przyszłości, ale to jest przyszłość. Na tą chwilę apeluję jeszcze raz do wszystkich Państwa radnych, zastanówcie się, nie wierzcie ślepo panu burmistrzowi, bo już niejednokrotnie Państwa wprowadzał w błąd. Ostatnim przykładem takim z ręki, jaki mogę rzucić, to jest, przypominacie sobie Państwo, sesja 3 sierpnia, gdzie pan burmistrz nie przedstawił Radzie pisma, które wystosował do niego wojewoda Małopolski. Czy zatem możemy takiej osobie ufać? Sądzę, że nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu za zabranie głosu. I przed przystąpieniem do merytorycznej dyskusji poproszę również o zabranie głosu pani burmistrz. Przepraszam bardzo. Tak? Nie wiem, czy to się nagrało, co ten pan nie powiedział. Nie? Widziała pani? Nie. Nie, ale nie słyszę. Ja też tu bardzo dużo powiedziałam na ten temat, co pan zapowiedział, ale nie mogę zabrać głosu. Zaczyna się. No, wtedy. Rozumiem. Pan Kukla mówi cytat. Znaczy, jak kiedyś sobie nie... pan udziela głosu, ten pan. Proszę państwa. Wyczerpał swój głos. Proszę państwa. Proszę Państwa o zachowanie spokoju. Proszę podziękować, co ten pan powiedział. Zostałem uważny. Przechodzimy do... Poproszę panią burmistrz o...
o zabranie głosu i ustosunkowanie się do uzasadnienia uchwały, która została przedstawiona. Opinia burmistrza Rabki-Zdroju do projektu uchwały 006/77/2021. Burmistrz Rabki-Zdroju opiniuje negatywnie projekt uchwały złożony przez radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Katarzynę Karkulę, Aleksander Koper, Dariusza Krzysztofa, oceniając projekt uchwały w sprawie ustalania kierunków działania burmistrza Rabki-Zdroju w zakresie zadania burmistrza Rabki-Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Wskazuję, że moje działania są zgodne z przepisami prawa, a stanowiska radnych przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały wynika, że podejmowane przez burmistrza działania są niezgodne z prawem. Tymczasem de facto sformułowano jedynie wątpliwości w zakresie poszczególnych działań, które to wątpliwości będą weryfikowane dopiero na etapie finalnej uchwały o zmianie siedziby przedszkola. Ponadto Rada Miejska jest organem stanowiącym gminy i w jej kompetencjach nie leży weryfikacja zgodności działania burmistrza z prawem, przy czym obowiązek działania burmistrza zgodnie z prawem wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Co więcej, artykuł 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika upoważnienie dla Rady Miejskiej do wydawania aktów kierunkowych wskazujących cele działania burmistrza, określających ogólnie strategię działania organu wykonawczego, czy też wskazujących hierarchię priorytetów w zakresie realizacji zadań mieszczących się w kompetencjach gminy. Uchwały wydawane na podstawie przywołanego wyżej przepisu nie mogą jednak wykraczać wprost w zakres działania organu wykonawczego i nie mogą zawierać konkretnych wytycznych działań. Opiniowany projekt uchwały dotyczy natomiast konkretnej sprawy i faktycznie określa szczegółowo jedyny oczekiwany sposób jej załatwienia. Biorąc powyższe pod uwagę, nie znajduję umocowania dla Rady Miejskiej do podjęcia uchwały zgodnej z projektem. W mojej ocenie taka uchwała w przypadku jej podjęcia byłaby obarczona wadą prawną i nie powinna ostać się w obecnym w obrocie prawnym. Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i również formalnych związanych z projektem uchwały wniesionym przez wyżej wymienionych wnioskodawców, w mojej ocenie jest on nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji nad uchwałą. Pan Paweł Rogowiec pierwszy zgłosił się do głosu. Proszę bardzo.
Dziękuję, dziękuję bardzo za... Kontrol przeprowadza, już panu powiem. Kontrol należy pani w obecności Haliny Kimmel, Małopolskiego wicekuratora oświaty. Tak, tak. No i tam były osoby. No, czyli kurator no i wystarczy. Ja jeszcze mam też takie jedno pytanie, bo to jest protokół pokontrolny z którego dnia? Z 10 września 2020. Dziękuję. Ja chciałem tutaj ten poprosić o ustosunkowanie się do tego protokołu panią kierownik działu oświaty, jeżeli bym. Mam takie w ogóle pytanie. Kontrolę przeprowadzono 1 września 2021 roku. Tak. 10 września został protokół złożony. Ja poproszę panią może o. Ja mam tylko takie pytanie, czy wpłynął ten protokół do Urzędu Miasta? Mogę dać. Protokół na dzień dzisiejszy jeszcze nie wpłynął. Tam jest dla pani dyrektor termin 30 dni o poinformowaniu nas o tego typu dokumencie i do tej pory na dzień dzisiejszy jeszcze nie wpłynął. Czyli na dzienniku podawczym nie było jeszcze. Również. Czyli tak samo, i przepraszam bardzo, oddam pani głos, dobrze? Czyli na chwilę obecną nie może się pani ustosunkować do tego? Nie. Do tego. Dziękuję bardzo. Czy pani burmistrz prosiła o zabranie głosu w sprawie protokołu? Ja mam takie pytanie do pana Rogowca. Skąd ten protokół ma pan? Proszę? Skąd ten protokół pan ma? To może ja odpowiem pani burmistrz. Powiem tak, protokół nie jest tajemnicą, bo to nie jest tajemnica żadna i dobrze pani wie, że w piątek protokół już był w Urzędzie Miasta i jest dostępny. Więc proszę nie pytać, skąd ma pan Rogowiec protokół, bo to nie jest jak gdyby, wie pani co, jakieś przestępstwo, bo to jest do ogólnej informacji i wiadomości. I proszę nie mówić, że pani nie wie o tym, bo 10, tak jak tutaj powiedziane, czyli wpłynął protokół do Urzędu Miasta. To tyle, dziękuję. To poproszę jeszcze panią. Tak, no kolejne kłamstwo i nie chcę się odnosić do tych wszystkich oszczerstw, które tu padają, bo naprawdę jest mi przykro i ze strony pani Wieliczko, która zabierała tutaj głos i po prostu uważam, że niczym to jest nieusprawiedliwione. Niczym to nie jest usprawiedliwione, więc nie będę z panią tu polemizować i po prostu uważam, że jest to nie w porządku. Natomiast tutaj do pani radnej. Do pani radnej. Po pierwsze, protokół jest skierowany do pani dyrektor przedszkola, a nie do burmistrza. Nie wpłynął do urzędu i niech pani nie wprowadza ludzi w błąd. Kolejną rzeczą, która jest, jak pan przeczytał, zapoznała się pani dyrektor i wysłało to kuratorium. Ma termin 7 dni do ustosunkowania się do tego. I w momencie, kiedy protokół jest ostateczny, jest publikowany na stronie przedszkola, powinien być opublikowany, bo taki jest wymóg. A protokół, o którym mówi tu pani Koper, wpłynął tylko do przedszkola i dotyczy tylko przedszkola. Więc pani dyrektor ma prawo. Jest pracownikiem kogo? Przepraszam ma prawo bardzo. Się kogo ustosunkować dyrektor szkoły. Miała pani głos udzielony? Nie słyszałam. Oj, proszę tutaj nie robić, że tak powiem, za wszystkie osoby, czyli za przewodniczącego, za burmistrza i za radnych. Pani radna, poproszę, ja będę udzielał po kolei, jedna osoba skończy wypowiedź, następna, tak żeby nie było zamieszania, dobrze? Pan Panie Pawle, momencik, pani skończyła? Tak, dziękuję. Ja mam pytanie do pani burmistrz, czyli jak protokół wpływa do przedszkola, to z automatu nie wpływa do Urzędu Miasta taki protokół? Taki protokół jest skierowany tylko do pani dyrektor i wpływa tylko do pani dyrektor, która ma czas na ustosunkowanie się do tych wszystkich zarzutów. Do urzędu wpłynął protokół z kontroli, ale zupełnie o innej treści, do którego ma ustosunkować się burmistrz. A tego protokołu treści my niestety nie znamy. I oficjalnie, czyli, tak jak panu powiedziałam, on nie powinien trafić do pana rąk, dlatego pytam, skąd czyli, pan go czyli, ma? Czyli taki protokół, jeżeli przychodzi do przedszkola, to też nie przychodzi do Urzędu Miasta, rozumiem, tak? Nie.
Ma pani dyrektor czas na zapoznanie, ustosunkowanie się i ostatecznie ma obowiązek opublikować. Mogę, panie przewodniczący? Pani Aleksandra. Pani burmistrz, przed chwilą pani powiedziała, że żadnego protokołu pani nie dostała. Teraz pani mówi, że inny protokół pani dostała. No to proszę przedstawić ten inny protokół w takim razie. Skoro Urząd Miasta dostał inny protokół, nie takiej treści, to proszę przedstawić ten pokontrolny, który pani proszę się zwrócić na piśmie i oczywiście pani będzie miała do wglądu. Takie dokumenty są przekazywane tylko właśnie na prośbę osoby, która się o to zwraca. I tu nie ma żadnego problemu, może pani sobie zapoznać się z takim protokołem, który wpłynął do burmistrza i też ma czas na realizację zaleceń kuratorium. Podobnie z protokołem, o którym mówicie państwo, protokół z przedszkola, powiedziałam wyraźnie, nie wpłynął do Urzędu Miasta. Odebrała go osobiście pani dyrektor i pani dyrektor ma się do niego ustosunkować. Pani burmistrz, chciałam tylko panią poinformować i powiedzieć, że ja nie muszę się zwracać na piśmie, żeby dostać jakiekolwiek informacje od urzędnika, który praktycznie pracuje w Urzędzie Miasta. Więc proszę mnie nie odsyłać, że ja mam napisać, poczekać 14 dni albo 30, jak państwo wyrazicie zgodę. Ja mam dostać natychmiast i pani doskonale, jeżeli jest pani wiceburmistrzem, powinna prawo znać i przestrzegać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę nie zarzucać tu nikomu kłamstwa, pani burmistrz, bo jak sama pani widzi i słyszy i sama się wypowiada, zarzuca pani w tym momencie i podważa dokumenty wojewody, dokumenty kuratora i myślę, że wie pani co, no chyba już wystarczy. Może my jesteśmy radni, nieporadni, jak to pani mówi w kuluarach, ale podważa pani osoby, które są jak gdyby ponad panią i ponad nami. Więc nie bardzo rozumiem, jak można w tym momencie nie zgodzić się z rzeczami, które kurator pisze, podpisuje się pod tym, wysyła zawiadomienie do prokuratury, a pani w dalszym ciągu twierdzi, że to są wszystko kłamstwa. Nie bardzo rozumiem takie stanowisko, ale może przyjdzie czas na to, że pani będzie musiała się z tego wytłumaczyć. Na razie dziękuję. Ja się zgłaszam jakiś czas. Proszę bardzo. Jeżeli pani burmistrz ma jakiś protokół, dotyczy też tego przedszkola, to uważam, że ten protokół powinien być udostępniony w tej chwili. Nie na piśmie, tylko w tej chwili powinien być udostępniony. Jeżeli to, ten protokół dotyczy tego tematu, który jest w tej chwili poruszany. Ale to nie jest. Panie prawniku, tu nie jest nic do ukrycia. Jak pan skończy się sesja, podejdzie sobie pan do. Nie, ale chodzi o to, żeby w tej chwili każdy wiedział, czego dotyczy ten protokół. Ale nie ma tam nic takiego, co byłoby do stwierdzenia. To jest pani ocena. To jest pani ocena. Jest protokół. Ale to gdzie mamy ten protokół? Faktycznie. To poproszę o przeniesienie, zostanie odczytane, tak żeby nie było, że coś staramy się tutaj ukryć przed innymi albo mamy jakąś tajemną wiedzę, także dziękuję bardzo. Zaczekamy, aż pani przyniesie protokół, zostanie on odczytany. Ktoś z państwa chce teraz zabrać głos? Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Ja tak woli tylko, że tak powiem, takiej sprawy, bym powiedziała, nadzoru nad publicznością, która jest zgromadzona na sali. Cały czas uwagi pan kieruje do pana mecenasa, nie jestem stronnicza, za to widzę zachowanie osób innych na sali, których pan nie widzi. I powiem tak, zwłaszcza pani, która tutaj jak gdyby podjudza i doprowadza do sytuacji takich, że się zaczynają niepotrzebne dyskusje na sali. Proszę traktować wszystkich równo. Poza tym druga sprawa, panie przewodniczący, składam wniosek, ponieważ doskonale wszyscy tu wiemy, jaki jest temat dzisiejszej sesji i jaka tu uchwała jest omawiana i moja prośba dotyczy nielimitowania głosu ludzi obecnych na sali, czyli przede wszystkim rodziców, którzy chcieliby wypowiedzieć się tutaj na tej sesji. Dla nich jest ta sesja w pewnym sensie też zwołana i nie tylko, bo tak samo chciałabym, żeby po prostu radni, którzy tu są obecni, że tak powiem, mogli faktycznie się zastanowić, przeanalizować to wszystkie te materiały, wszystkie te informacje, jest ich dużo, ale uważam, że są na bieżąco, ponieważ na każdej sesji, która dotyczyła tego tematu, uczestniczyli i głosowali. W związku z tym chciałabym, żeby ta sesja była naprawdę otwarta, żebyśmy mogli przedyskutować tematy, porozmawiać na ten temat, nie ograniczać się czasowo, bo tak jak mówię, to nie o to chodzi.
Nie o to chodzi. Pani radna, w związku z tym taki jest mój wniosek. Proszę poddać pod głosowanie. Dobrze, przed poddaniem pod głosowanie odpowiem na pani wniosek. Ponieważ ta sprawa wraca już któryś raz, wszyscy, którzy tak powiem, są zapoznani ze sprawą, był udzielany głos rodzicom, był udzielany głos pełnomocnikowi i na tym poprzestanę. Poddam pod głosowanie wniosek pani radnej o nielimitowanie głosu, udzielenie wszystkim głosu bez wyjątku w dowolnej formie. Przystąpimy do głosowania tego wniosku. Dobrze? Dobrze. Przegłosujemy najpierw. Zagłosujemy i. Dobrze, proszę państwa, przystępujemy do głosowania wniosku pani radnej o udzielenie głosu wszystkim bez limitu. I bez limitu czasowego, także odczytam tak. Pan Marek Ciepliński, nieobecny. Pani Małgorzata Choim, czy jest pani za wnioskiem? Jestem przeciw. Jest pani przeciw, dziękuję. Pani Katarzyna Karkula, proszę też, proszę, panie Darku, niepotrzebne są tylko, tak. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Przeciw. Pan Michał Skowron. Przeciw. Pani Józefa Śmietana. Przeciw. Pan Rafał Wójtowicz. Przeciw. Pan Piotr Żółtek jest również przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. Głosowanie nad wnioskiem pani Aleksandry Koper. Wynik głosowania. Za wnioskiem 4 głosy, przeciw 7 głosów. Dziękuję państwu za głosowanie. W związku z tym wniosek pani radnej nie przechodzi. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Przerwa zakończona. Obrady dalej prowadzimy. Poproszę panią o przeczytanie protokołu, dobrze? To nie jest protokół, to jest pismo, które było skierowane do burmistrza. Dobrze, to poproszę. No zapoznanie radnych z tym pismem. Szanowny panie burmistrzu, w związku z otrzymaniem w dniu 6 września 2021 roku przez małopolskiego kuratora oświaty wniosku Rady Rodziców działającej przy przedszkolu nr 2 w Rabce-Zdroju, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego pana Pawła Kuklę, dotyczącego uchylenia statutu przedszkola nr 2 wprowadzonego uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2021 roku nr 8/2020/2021 oraz przeprowadzonych kontroli doraźnych, informuje o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. W wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych przez małopolskiego kuratora oświaty w dniach 1, 2, 3 i 6 września 2021 roku w zakresie organizacji pracy przedszkola oraz zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki ustalono szereg rażących nieprawidłowości, między innymi podjęto wyżej wymienioną uchwałę Rady Pedagogicznej niezgodnie z artykułem 73 ustawy Prawo Oświatowe dotyczącym trybu działania Rady Pedagogicznej. Dokumentem potwierdzającym podjęcie wyżej wymienionej uchwały niezgodnej z przepisami prawa oświatowego są otrzymane w dniu 8 września 2021 roku przez małopolskiego kuratora oświaty od dwóch nauczycieli, członków Rady Pedagogicznej przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. W nawiasie, w zebraniu Rady Pedagogicznej uczestniczyło trzech nauczycieli, oświadczeń informujących, że nie podpisywały się pod uchwałą dotyczącą zmiany statutu przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. Ponadto w przyjętym statucie przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju z dniem 1 września 2021 roku zmieniono czas pracy przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju z 10-godzinnego na 5-godzinne, to jest w godzinach od 8 do 13. Zniesiono możliwość korzystania z wyżywienia przez dzieci. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole poprzez uchwalenie przez Radę Pedagogiczną nowego statutu przedszkola w dniu 30 sierpnia 2021 roku uchwałą nr 8/2020/2021 Rady Pedagogicznej przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, w oparciu o którą stracił moc statut przyjęty uchwałą nr 5/17/18 Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 roku. O istotnych zmianach dla funkcjonowania przedszkola rodzice dowiedzieli się w dniu 1 września 2021 roku, przyprowadzając dzieci. Z dniem 1 września 2021 roku powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju pani Barbarze Rapacz na okres od 1 września 2021 do 30 czerwca 2022 w oparciu o zapisy artykułu 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1082 z późniejszymi zmianami. Nieobowiązujący na dzień 31 sierpnia 2021 roku. Powierzenie pełnienia obowiązków nastąpiło niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Bez uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W sprzeczności pozostaje fakt zawarcia z osobą pełniącą obowiązki dyrektora umowy o pracę na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego na czas określony od dnia 30 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 w wymiarze czasu pracy 1,25 godzin tygodniowo. Ponadto umowy o pracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego języka angielskiego, religii zostały zawarte na czas określony od dnia 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku, co budzi zastrzeżenia co do sposobu zorganizowania zajęć w przedszkolu nr 2 w nowym roku szkolnym 2021
2022. Sposób organizacji pracy przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju nie gwarantuje rodzicom funkcjonowania przedszkola zgodnie z ich potrzebami, to jest na dotychczasowych warunkach określonych w ubiegłym roku szkolnym 2020-2021. Ponadto do dnia 1 września 2021 roku zgodnie z artykułem 110 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe małopolski kurator oświaty nie otrzymał do zaopiniowania arkusza organizacji przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju określającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki na rok szkolny 2021-2022. Wobec powyższego małopolski kurator oświaty oczekuje od burmistrza Rabki-Zdroju podjęcia natychmiastowych działań celem prawidłowego funkcjonowania przedszkola poprzez. Pierwszy punkt. Zapewnienie warunków działania przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, to jest między innymi prądu elektrycznego, co skutkuje brakiem oświetlenia w pomieszczeniach oraz ciepłej bieżącej wody wynikających z artykułu 10 ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. 2. Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z posiłków zgodnie z artykułem 108 ustępy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 3. Zapewnienie organizacji pracy przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju na rok szkolny 2021-2022 zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Podpisany małopolski kurator oświaty. Takie pytanie, czy już była odpowiedź i ustosunkowanie się do tego pisma? Nie, sprawa jest toczona teraz w toku. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Anety? Proszę podać datę wpływu. 10 września 2021 roku. Dziękuję. Ktoś jeszcze jakieś? Dziękuję Pani bardzo. Ja tylko jedną rzecz, czyli to pismo dotyczyło jednak tego protokołu, którym... Nie, to są te same rzeczy Pani Burmistrz. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze w temacie uchwały ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo. Ja tylko chciałam zapytać kolegów, żeby wyrazili swoje zdanie, opinie na temat debat, bo tam tutaj pan wiceprzewodniczący powiedział, że to już było tyle spotkań, tyle dyskusji i tak dalej. No było, ale nic z tego nie wyszło, powiem szczerze. I w dalszym ciągu zastanawiam, że tak powiem, decyzje, zastanawiam je decyzje moich kolegów. W związku z tym, zanim przejdziemy do jakiegokolwiek zagłosowania nad uchwałą, ja bym prosiła, żeby oni może pokazali, wypowiedzieli ustnie swoje stanowisko dotyczące przedstawionych tu faktów, bo to są fakty i dowody. To też tak trzeba powiedzieć, fakty i dowody. I bardzo bym poprosiła, żeby każdy z nich, zanim zagłosuje, po prostu przedstawił swoje zdanie na ten temat. Ja jeszcze bym później po, myślę, że burzliwej dyskusji, jeszcze będę prosić o głos pana przewodniczącego. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, panie Robercie. Proszę państwa, zawsze o tym jest decyzja ministerstwa odnośnie nasz tego nieszczęsnego przedszkola. Reasumując, pisze minister, uznaję, że zmiana siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju oznacza pogorszenie warunków nauki, wychowania i opieki dla dzieci i przeszczęcy do tego przedszkola. Chciałbym Państwa się zapytać, czy Państwo byliście w nowym pomieszczeniach szkoły podstawowej nr 1? Nie rozmawiamy na ten temat. Proszę Pan. No pan Robert ma prawo teraz wypowiedzieć się, więc proszę. Drugim punktem, dowóz dzieci do szkoły jest uciążliwy tu, a tam jest elegancki. Ruch, proszę Państwa, o ile jesteście z Rabki, to ruch na tamtej drodze, a na tej drodze w tych godzinach, to jest dwa razy, ale to już tak mówię, potem dwa razy mniej. Teraz mówią o odległości, że odległość... Nie, panie Robercie, mikrofon niech Pan włączy jeszcze, dobrze? Ja i tak głośno mówię. Odległości, że stracą na odległości niektórzy, albo zyskają, albo stracą. Mamy 100 metrów dalej przedszkole. Co do odległości? 100 metrów jest dalej przedszkole, szkole nr 2, która ma
chce, proszę bardzo, mamy wolne miejsca, przenieść. Ja nie widzę. Ja miałem trójkę dzieci, drogie moje panie, i jedno przedszkole było na Słonecznej, drugie było na Nowym Świecie, tam tego. I zaczynałem pracę o 7:00, dziś większość zaczyna o 8:00. Zacząłem o 7:00 i dawałem sobie radę. Takie argumenty to nie przemawiają do mnie. Natomiast analizując po kolei, dopóki pan mecenas Kukla nie był w sprawach tych zaangażowany, prawdopodobnie ksiądz by się dogadał z burmistrzem. To jest taki mój margines. Pan Jasiu podnosił sprawę, panie kolego, mogę pana Janka, pan Jasiu podnosił sprawę, jak ta szkoła nasza jedynka padnie niedługo, bo nie ma dzieci, nie ma to, nie ma tamto. Pamiętam to jak dziś. Martwił się o przyszłość tej szkoły, bo kiedyś pracował o to. Dziś, jeżeli chcemy tą szkołę też wesprzeć i uratować, pan Janek staje o konie. Ale niech mi pan skończy. Żeby już dojść do, bo wie pani, pomijam tam nieścisłości poinformowania, to i tak dalej. Mogły być jakieś nieścisłości. Ale chciałbym jeszcze jedno tu od pani usłyszeć. Jak żeśmy w pierwszym roku podejmowali już taki zamysł, to te panie tu powiedziały, nie wiem, czy ta pani tu jest, czy inna. Było 36 dzieci. Będzie 50 dzieci. Taka deklaracja padała od was. Nie było tego ani do końca roku, ani w następnym roku. Więc pokrótce tak naświetlam, dlaczego to się dzieje, skąd się to i bierze. Strona ekonomiczna też ma rację, bo tu pan nam pan mecenas przedstawił, że ksiądz wraca do tej samej, jakby powiedzieć, kwoty za ten. Nie, nie. Ta kwota była uwarunkowanymi pewnymi rzeczami. Proszę państwa, i tu pan Kukla to powiedział, czy, bo powiedział, śmieci rozgrywa grę. I tu pan powiedział. I chciałem tu jeszcze na jedno się takie stwierdzenie, może go znajdę, ale nie wiem, czy go znajdę. Odnośnie jedno stwierdzenie. Cały czas powtarza się w tych naszych zarzutach i tak dalej, przekształcenie. Proszę państwa, jeżeli tą butelkę przenoszę stąd, tu, to jest przeniesienie, a nie przekształcenie. Jakie przekształcenie przedszkola? Zapewniamy wszystkim dzieciom pobyt. Zapewniamy nauczycielom pracę. Polepszamy warunki, bo główny warunek to tu minister Czarzysza, warunki pogarszamy. Jak może być w stuletnim, dwudziestoletnim obiekcie, ja nie mówię, że on nie jest tego. Jakbyście jeszcze państwo, która z mam dziś, jakby miała zastrzeżenie co do tego przedszkola i napisała pismo do burmistrza, że sprawdzić stan te poszły, to byście państwo wtedy widzieli, co się by robiło. Bo tam jest napisane, że zgodnie z tak. Dziś, dopóki to przedszkole jest, tak będą pisać. Ja jestem stary, ja pracowałem w pożarnictwie, bo kończyłem szkoły w tym kierunku. I dziś, gdybym poszedł na tą komisję jako pożarniczy, na pewno bym nie dał opinii, nie podpisałbym się. To wam chcę powiedzieć, dziękuję, do widzenia. No, bo ja już panie Janie, prawie iść do domu. Proszę. To znaczy, ja tak może też krótko, jeżeli tu odbiję piłeczkę do kolegi radnego. Jeżeli się kogoś cytuje, to powinno się to zrobić w miarę dokładnie lub bardzo dokładnie. Owszem, ja od wielu lat martwię się o tą szkołę. Martwiłem się pracując w niej. Zaraz może ja dokończę wypowiedź. Martwiłem się o tą szkołę pracując w niej. Martwię się o tą szkołę, będąc już poza nią na szczęśliwej, że tak powiem, emeryturze. I chcąc być precyzyjnym, owszem, moje zmartwienie dotyczyło nie tego, że brakuje dzieci, bo ten, że tak powiem, brak jest odczuwalny w każdej szkole. W związku z tym każda szkoła się i dyrektor szkoły czy nauczyciele martwią się tym faktem.
Ja martwiłem się o to, że tej szkole jak gdyby nie daje się możliwości dojścia jak gdyby do pełni jej funkcjonowania. Ta szkoła została przywrócona po, że tak powiem, odwróceniu reformy gimnazjów. Ta szkoła ma przywracane jak gdyby od podstaw klasy. Stąd martwiłem się o ilość dzieci w tych klasach, ale będąc precyzyjnym, również tutaj na tej sali, zwracając się również do kolegi, wyliczałem na podstawie dostępnych mi danych, jak sytuacja w tej szkole będzie się przedstawiała w perspektywie, kiedy ta szkoła wejdzie już w ten pełny cykl swojej działalności. I tutaj przedstawiałem, że zmartwienia o to nie będzie, bo jeżeli dalej pójdzie to tą drogą, to ta szkoła będzie drugą szkołą w gminie, jeżeli chodzi, bo już jest w tej chwili trzecią szkołą co do wielkości w gminie. Więc mówię, progres, że tak powiem, w tej materii jest. Pewnie cieszyć się nie ma czym zbytnio, bo cieszyć się nie ma czym i w całej Polsce. Bo mówię, to jest taki, mówię, ogólny trend. Natomiast moje zmartwienie, jeżeli chodzi o tą szkołę, ciągnąc dalej ten temat, łączyło się z tym, że pod potrzeby przedszkola eliminowało się praktycznie całe jedno piętro. W tej chwili ta szkoła się pomieści i będzie funkcjonowała w sposób właściwy. Natomiast w perspektywie tej docelowej pełnego obłożenia tej szkoły może pojawić się w tejże szkole problem dwuzmianowości. I to też mnie martwi. Mówię, to też jak gdyby planując pewne rzeczy, co uważam, że tutaj były przedstawiane w tej chwili argumenty prawne, jakieś uchybienia prawne. Ja chcę wskazać na uchybienia organizacyjne. Na pewien bałagan, chaos w organizacji, na co również wielokrotnie zwracam uwagę, bo w kwietniu zapytałem tu na tej sali, zapytałem na jakim etapie jest przygotowanie arkusza organizacyjnego, ponieważ arkusz organizacyjny jest podstawą funkcjonowania szkoły prawidłowego, co zresztą miało odzwierciedlenie w uwagach podnoszonych przez kuratorium. To mnie martwiło, panie kolego, i to mnie martwi i dalej, bo te rzeczy nie zostały do dnia dzisiejszego rozwiązane. Dalej stoimy w obliczu chaosu organizacyjnego, dalej nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, bo się okazuje, że jedynka, na co też zwracałem uwagę, co będzie, jeżeli dzieci stamtąd nie przyjdą do jedynki, a my pozwoliliśmy sobie na zlikwidowanie zerówki w jedynce. Dzieci nie przyszły ani do zerówki, ani do przedszkola, bo trudno nazwać, że wystąpił jakiś gwałtowny napływ dzieci w tej sytuacji, gdzie oni mają 18 dzieciaczków w klasach przedszkolnych. Tu o żadnym wysypie mowy być nie może. A tak nawiasem mówiąc, to powiem szczerze, stworzyliśmy sobie sami taką bajeczkę Jana Brzechwy, Żurawi Czapla. Myślę, że ją każdy zna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pani burmistrz prosi o głos. Ja tylko tak króciutko. Szanowni Państwo, ja podejrzewam, że większość osób nie była w tej wyremontowanej szkole, więc pozwoliliśmy sobie zrobić zdjęcia i teraz, panie przewodniczący, możemy chwilę zademonstrować, jak wygląda przygotowanie szkoły numer 1 do przejęcia dzieci.
i może zdjęcia będą, a ja będę sobie tu parę rzeczy jeszcze mówić. Jak słusznie tu pan radny Jan zauważył, niż demograficzny jest bardzo duży w Rabce. I z urodzonych dzieci w 2016 169, w 2020 jest tylko 150 tych dzieci, z czego na dzień 10 września 2021 roku jest tylko 96 dzieci urodzonych. Teraz kwestia kosztów, to co było już wielokrotnie podnoszone, przedszkole numer 2, średnio dopłacamy do niego 550, w ubiegłym roku 5492 zł. To była dopłata do przedszkola numer 2 za ubiegły rok. I co trzeba powiedzieć, obecnie w przedszkolu numer 2 jest dwoje dzieci, w tym pani Wieliczko, która blokuje również miejsce w przedszkolu numer 1, bo to dziecko jest też tam zapisane, więc jest zapisane do przedszkola numer 1 i jednocześnie jest zapisane do przedszkola numer 2. I teraz jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, co mówił pan radny Jan. To gdybyśmy to wszystko przeliczyli, to było 7 dzieci tylko zapisanych wcześniej do szkoły numer 1, do zerówki. Zerówka nie została zlikwidowana. I były oddziały przedszkolne i teraz w tym oddziale przedszkolnym, bo jest tylko jeden, czyli zerówka plus te dzieciaki młodsze, jest ich 19 na dzień dzisiejszy, taką mam informację od pani dyrektor. Więc nie trudno sobie przeliczyć, że dwoje dzieci, które w tym momencie chodzą do szkoły, do przedszkola numer 2, to koszt jest 21 tysięcy jednego dziecka miesięcznie. Więc o tym, że będzie więcej, to myśmy już tu słyszeli parę razy, jakoś się to nie sprawdza, bo obostrzenia nie pozwoliły dzieciaków puszczać, bo chciałam nawet dwójkulatkę puszczać, nie pozwolono, i ponieważ metraż ich nie puszcza, jest za... Nie było po prostu takiej możliwości. Wszystkie dzieci chętne, które chciały przyjść do przedszkola numer 2, mogły się zapisać 1 września, 2 i na bieżąco. Więc tu nie ma żadnego problemu z tym, żeby te dzieci znalazły się w tym przedszkolu, ale niestety się nie... Właśnie kolejne pomówienie, bo to jest nieprawda. Pani dyrektor miała listę, to co powiedziała pani. Tak, 8 tych, które nigdzie nie były zrekrutowane. Ale mogą przyjść, bo skoro przedszkole... Jeżeli dziecko znajdowało się, tak jak pani blokuje, dwa miejsca, bo jest, tak jak powiedziałam, w przedszkole numer 1 i ma pani w przedszkolu numer 2. No na coś się trzeba zdecydować. I reasumując, jest jeszcze miejsca, są w przedszkolu numer 1, więc dysponujemy takimi miejscami i w szkole numer 1 również w oddziale mamy jeszcze miejsca wolne, więc to jest... A czy jest to przedszkole numer 1, w szkole numer 1, czy wszystkie... BHP szybko przeszły testy, czy to jest legalne przedszkole? Ale tam nie ma żadnego przedszkola, tam jest oddział przedszkolny, jak pani słyszała. Tak, oczywiście, oddział przedszkolny, ale to nie wiem, czy pani mnie słucha ze zrozumieniem, bo parę razy było powiedziane, że ani kurator, ani minister nie wyraził zgody na przeniesienie przedszkola z swojej siedziby. Bo tam był oddział cały czas, o czym mówił pan Jan. Było 7 dzieci, teraz jest zapisana. Tak jest we wszystkich szkołach, gdzie jest oddział przedszkolny, to niech się pani zorientuje. Tak są właśnie, od 3 lat do 6 w oddziale przedszkolnym takie dzieci mogą się znajdować. I jest czynne od godziny 7:30 do 15:30, więc tu nie ma najmniejszego problemu. Poproszę o niekomentowanie, dobrze? I znowu pan mnie obraża, kolejny raz mi sugeruje pan kłamstwo, a ja mówię to, co jest faktem. Więc proszę tych pomówień sobie zachować, bo już mnie tutaj wystarczająco, żeście obrażali. Ale to jest poza sprawą, także dziękuję bardzo. Znaczy, panie mecenasie, jest pan... Zabrała głos. Dlaczego więc pan zaprzecza? Ale nie zaprzeczam, mówię, że to jest poza sprawą. Nie, nie. Okej. Okay. Ale proszę państwa. Było to. I przeszkadza pan w wypowiedzeniu prawdy na Nie, panie mecenasie.
Pani miała prawo do wypowiedzi, wypowiedziała, więc sprawa została wypowiedziana. Przeszkodziłem w czymś? Więc ja też proszę o zaprzestanie komentarzy, które nie dotyczą stricte tej... Nie. Panie mecenasie, przypominam panu pana rolę tutaj. Czy ja mam rolę, a pan nie ma roli? Tak. Pan jest gościem, ja jestem prowadzącym... Nie należy się. Pana obowiązują pewne reguły, mnie również. Mnie również, dlatego ja się ich stosuję. Nie, ja się ich stosuję, a pan właśnie nie. Dobrze. Czy ktoś z radnych? Pani Ola, proszę o głos. Dziękuję. Ja bym tak chciała się, że tak powiem, ustosunkować do tych wypowiedzi, które tu padły. No bardzo ładne to przedszkole, pani burmistrz. Ma światło, ma media, ma wszystko, co potrzebują dzieci. Dlaczego w przedszkolu numer 2 tego nie mamy? I powiem pani tak, w dalszym ciągu tego nie mamy. Przychodzą te dzieci wytrwałe, faktycznie wytrwałe, ale ja 1 września byłam w przedszkolu i widziałam, jak sytuacja wyglądała. Pani nie była, więc trudno, żeby pani cokolwiek na ten temat mówiła, ale wypowiada się pani, o dziwo. A ja tam byłam i widziałam, przyszli rodzice, przyszły dzieci, wyszła pani dyrektor z listą 8 dzieci. I nie chciała za próg nikogo wpuścić. Zaczęła wpuszczać dopiero dzieci, jak przyjechali państwo z kuratorium, którzy powiedzieli, że to jest kontynuacja przedszkola. Nikt nie ma prawa zlikwidować tego przedszkola ani przenieść. Proszę wchodzić. Proszę wchodzić, powiedział do dzieci. Przedszkole jest otwarte. I proszę mi teraz nie pokazywać zdjęć, nie przekonywać mnie, jak jest ładnie, bo tak samo jest ładnie w przedszkolu numer 2, tylko proszę podłączyć wszystkie media i nie będzie problemów. Statut, tak jak tutaj padło, jest niestety, tutaj w protokole nawet jest napisane pokontrolny, niezgodnie z prawem zrobiony. W związku z tym matki oczekują i myślę, że wtedy, jeżeli to wróci do normy i tak jak będzie, w przedszkole od 7 do 16.30, dobrze mówię, 16.30, myślę, że będzie full. Taka prawda jest. Okazało się, przy mnie dzwoniono do pani byłej, pani dyrektor, która powiedziała, że lista dzieci, w ilości 24, proszę mnie poprawić, jeżeli zmienię cyfry, 24, jest w biurku, w drugim pokoju w sali. To więc nie wiem, skąd nagle pełniąca obowiązki w tym dniu pani dyrektor Rapacz miała taką listę. Skąd się to wzięło, nie mam pojęcia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nieszczęsna jedynka. I tak jak mówimy, szkoła numer 1. Chcieliśmy tej szkole pomóc, naprawdę pomóc. A czy to jest pomoc, likwidując na przykład sprzęt sportowy, urządzenia sportowe, które były zmontowane w 3 klasach za ciężkie pieniądze, dofinansowane były, teraz są porzucone i dla nich nie ma miejsca. W związku z tym dzieci, które uczęszczają do tej szkoły, które mogły korzystać z tych sal sportowych, nawet w razie deszczu, czy nawet po zajęciach szkolnych, gdzie na pewno włosiści organizowali takie spotkania, w tym momencie są tego pozbawione. Taka jest prawda. Druga sprawa. Moglibyśmy sobie tak tą piłeczkę tu odbijać cały czas, ale powiem tak. Myśmy się tu spotkali w jednej zasadniczej sprawie i tego się trzymajmy. Proszę nas nie przekonywać do punktu przedszkolnego w szkole numer 1, bo to nic nie zmieni. My cały czas chcemy, żeby tu prawo było podejmowane przez burmistrza zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności by nie wykraczał w uprawnienia zastrzeżone do włącznej kompetencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. By burmistrz Rabki Zdroju przywrócił w zakresie, jakim to możliwie, stan prawny wywołany swoimi przedwczesnymi czynnościami prawnymi do stanu zgodnego z prawem. By burmistrz Rabki Zdroju respektował postanowienia ministra edukacji i nauki z dnia 25 sierpnia 2021. Taki był cel dzisiejszej sesji i tego się naprawdę trzymajmy. Dowody, które tu zostały przeczytane, świadczą, że zupełnie faktycznie jest. O czym innym świadczą? O tym naprawdę, że jest złamane prawo. Mało tego, jesteśmy jako radni nie o wszystkim informowani niestety. Nie mamy takiej wiedzy do końca, jak chcielibyśmy mieć. Taka jest prawda. Ja chciałam tylko przeczytać, może tak na koniec tego wszystkiego. A jeszcze jedno, przepraszam.
Proszę nie mówić rodzicom, gdzie mają iść, jaką mają odległość z jednego przedszkola do drugiego, co mamy dla nich fajnego czy niefajnego. Pozwólmy im zdecydować. Dajmy im wybór. Jeżeli w tym przedszkolu i w tym przedszkolu będzie to tak, jak ma być, to myślę, że sami zdecydują, do którego chcą, żeby dzieci chodziły. Pierwsza sprawa. Teraz przeczytam apel do koleżanek i kolegów radnych. Nie wiem, czy coś skuram, ale przeczytam, po prostu przeczytam. Prawdziwa demokracja nie sprowadza się jedynie do rządu w większości i ślepego podnoszenia ręki. W pojęciu demokracji zawarte są fundamentalne wartości demokratyczne, takie jak wolność, równość, sprawiedliwość, prawda i wiele, wiele innych. Sytuacja, przepraszam, źle przepowiedziane, kryzys, w który wpędził nas burmistrz, wymaga właśnie, by koledzy i koleżanki wznieśli się ponad ślepe popieranie burmistrza i oddawali się podczas głosowania do tych fundamentalnych wartości demokratycznych. Dzisiaj dojdzie do przełomu, niezależnie od wyniku głosowania. Jeżeli koleżanki i koledzy zagłosują za uchwałą, to udowodnią, iż bliższa im jest prawda, prawo i wartości demokratyczne niż ślepe zaufanie do burmistrza. Jeżeli zaś uchwała nie zostanie podjęta, to ci, którzy za nią ręki nie podniosą, udowodnią, że dalekie są nieprawda prawo, dobro małoletnich dzieci oraz poszanowanie wartości demokratycznych. Staną w tym samym rzędzie z osobą, która notorycznie kłamie i manipuluje, a nadto pozwolą tej osobie burmistrzowi Rabki-Zdroju, wychowawcy kilku pokoleń naszej młodzieży, na dalsze nieskrępowane łamanie prawa. Pozwolą burmistrzowi na uniknięcie odpowiedzialnością, którą powinien i musi ponieść za swoje skandaliczne działanie i zaniechania. Przypomnę, że podczas ostatniej sesji w dniu 3 sierpnia 2021 jedynym, ale już wówczas nieprawdziwym argumentem burmistrza i wiceburmistrz było, że mogli podejmować działania, które doprowadziły do faktycznej likwidacji przedszkola nr 2, ponieważ uprawniała ich do tego nasza uchwała z lutego tego roku, wyrażająca zamiar, podkreślam tylko zamiar, przeniesienia przedszkola. Wówczas wyraźnie wykazaliśmy, że takie stanowisko burmistrza i wiceburmistrz jest absolutnie nieprawdziwe i służy jedynie do wprowadzenia radnych w błąd. Zacytowaliśmy wówczas pismo wojewody małopolskiego do burmistrza i Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca bieżącego roku. Przypomnę, ukryte przez burmistrza i przed Radą i do dnia dzisiejszego formalnie Radzie nieodczytane, w którym pozwolę sobie jeszcze raz zacytować wojewody stwierdził. Wojewoda stwierdził, że powyższa uchwała nie może tym stanowić samoistnej podstawy faktycznej zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. I co? Rada mimo takiego jednoznacznego stanowiska wojewody nie przegłosowała uchwały wzywającej burmistrza, by nie łamał prawa. Czy dziś też nie przegłosujecie? Dalej będziecie pokazywać swoją wyższość, dalej będziecie udowadniać, że wojewoda się myli? Do czego doprowadził brak uchwały widzicie dzisiaj? Do skandalu, tak określa to prasa, skandal. W XXI wieku trzyletnie dzieci w przedszkolu bez elektryczności. Ocknijcie się. Dwóch nauczycieli, pan burmistrz i pani wiceburmistrz w mieście Dzieci Świata zafundowało własnym dzieciom przedszkole bez prądu. Co zatem osoby te mogą zafundować obcym dzieciom niepochodzącym z Rabki? Jak nieodpowiedzialnym człowiekiem trzeba być, by dopuścić do takiej sytuacji, która dotknęła dzieci z przedszkola nr 2? Podkreślamy to. Los trzyletnim dzieciom zgotował nauczyciel, o zgrozo. Pamiętajcie, jak burmistrz nas przekonywał, że zgodnie z prawem nie może inwestować w budynek niebędący własnością gminy i dlatego należy przenieść przedszkole nr 2. Z pewnością pamiętacie, bo część z was takiego argumentu używał, usprawiedliwiając swoje głosowanie za uchwałą wyrażającą zamiar przeniesienia przedszkola. Tak argumentowaliście już, gdy padł sztandarowy argument burmistrza, że przyczyną jest podwyżka czynszu. Tak byliście tu i słyszeliście na własne uszy, że ksiądz proboszcz obniżył czynsz, a ci, co nie słyszeli, mogli zobaczyć, jak pełnomocnik gwarancji wręcza dodatkowe pismo burmistrzowi. Jeżeli nadal tak uważacie, że gmina nie może zgodnie z prawem inwestować w cudzy budynek, to czy zgodnie z prawem może wpuszczać do cudzego budynku dzieci i wychowawców, organizować w nim przedszkole, podłączać wodę i inne media? Czy naprawdę gmina
może organizować przedszkole w budynku, które nie tylko nie jest jej własnością, ale też gmina nie ma do niego żadnego innego tytułu. Wiecie bowiem, że burmistrz nie zawarł umowy najmu z parafią. Czy to sobie wyobrażacie? Nie mogę pojąć, jak człowiek, który tak troszczy się o prawo i mówi, że nie może inwestować w cudzy budynek, drugą ręką prawo to łami i w ten sposób wyjątkowo brutalny. Wpuszcza do cudzego budynku małoletnie dzieci i organizuje w nim przedszkole. Jak każdy z was by zareagował, gdy do waszego domu bez żadnego uprzedzenia weszły obce osoby i podłączyły wam bez waszej zgody wodę czy prąd? Każdy z was wzywałby policję i prawdopodobnie wyszedłby z własnej skóry, nie mogąc sobie wyobrazić większej bezczelności. Nie wyobrażam sobie, że w takich warunkach zagłosujecie przeciwko naszemu projektowi uchwały. Kolejna ważna kwestia. Zanim rozpoczniemy dyskusję, niestety jej nie było, nikogo z nas nie powinno obchodzić, czy burmistrz chce podpisać umowę z parafią, czy nie, czy może, czy nie może, czy zgadza się na warunki parafii, czy się nie zgadza. To w ogóle jest bez znaczenia. Burmistrz łamie prawo. Koniec, kropka. Nie ma tu pola na żadną dyskusję. No chyba, że któryś z kolegów i koleżanek jest mądrzejszy od małopolskiego kuratora oświaty i jego całego aparatu urzędniczego, od wojewody małopolskiego jako organu nadzoru nad gminą Rabka-Zdrój i całego jego aparatu oraz od ministra edukacji i nauki i jego ministerstwa. Jeżeli któryś z kolegów lub koleżanek ma w sobie takie przekonanie, to chętnie czekam na argumenty. Czekamy też z niecierpliwością na reakcję wojewody małopolskiego w odpowiedzi na pismo małopolskiego kuratora oświaty z dnia 30 sierpnia 2021 roku, w którym pani kurator zażądała od pana wojewody, cytuję, podjęcie działań mających na celu usunięcia naruszenia prawa przez burmistrza miasta i gminy Rabka-Zdrój i zapewnienie funkcjonowania przedszkola nr 2 zgodnie z przepisami. Zwracam uwagę koleżanek i kolegów także na fakt, że już od 22 kwietnia bieżącego roku burmistrz Rabki-Zdroju był informowany przez wojewodę małopolskiego o możliwych problemach prawnych dotyczących przeniesienia siedziby przedszkola nr 2. Treść pisma wojewody z dnia 22 kwietnia bieżącego roku cytował już kolega odczytujący uzasadnienie do projektu uchwały. Kolejno w dniu 31 marca bieżącego roku zwracałam się do burmistrza z interpelacją, a w dniu 18 czerwca 2021 roku kolejny raz wojewoda Małopolski informował burmistrza, że łamie prawo. Ile ostrzeżeń potrzebuje człowiek roztropny? Chyba jedno, zwłaszcza jeżeli ostrzeżenie pochodzi od organu sprawującego nadzór nad działalnością burmistrza. Na koniec chcę jeszcze w syntetycznym skrócie wskazać wszystkie kłamstwa, niedopowiedzenia i matactwa, którymi częstował nas pan burmistrz. Rozpocznę od błahostek, ale w tej błahej sprawie kłamie, nie odpowiada faktów i mataczy, to tym bardziej będzie kłamał. Nie dopowiedział, dopowiadał i mataczył w sprawach ważniejszych. Numer 1. Burmistrz kilka tygodni po objęciu funkcji burmistrza Rabki-Zdroju zakładał zakładą komunalną, by wspólnie z parafią wywoziły odpady z terenu cmentarza parafialnego i obecnego parkingu miejskiego. Nie poinformował o swojej decyzji księdza proboszcza, a gdy ten zwracał się z pytaniem, co się stało, udawał, że nie zna sprawy i dopiero się nią zajmuje. Jak się zajął, wiemy doskonale. Problem eskalował do formy obecnego skandalu. Na spotkaniu z niektórymi radnymi, pełnomocnik parafii i rodzicami w dniu 25 stycznia 2021 tu na sali obrad pan burmistrz na zadane pytanie, dlaczego wycofał się ze współpracy z parafią, ceremonialnie oświadczył, że to nasza wina jako rady, bowiem jako rada nie zgodziliśmy się na umorzenie podatku zakładom komunalnym, jak się więc ma jego obecna narracja wobec nas rodziców i parafii. Na spotkaniu w dniu 25 stycznia bieżącego roku ustalono na dzień 27 stycznia kolejny termin spotkania już z udziałem księdza proboszcza. Pan burmistrz przestraszony ujawnionymi w dniu 25 stycznia niektórymi okolicznościami wysłał do księdza proboszcza zaufane mu osoby, by te przekonały księdza do prywatnego spotkania przed ustalonym na dzień 27 stycznia 2021 roku oficjalnym spotkaniem. Ksiądz proboszcz zdecydowanie odmówił i nie spotkał się prywatnie z panem burmistrzem. Na spotkaniu w dniu 27 stycznia 2021 pan burmistrz na zarzut pełnomocnika parafii, że zamiast na początku problemu spotkać się z księdzem proboszczem, czy też rzeczowo odpowiadać na pisma parafii, wysyła przedstawicieli gminy, by przed kurią metropolitalną w Krakowie oczerniali księdza proboszcza. Stwierdził,
że pan Wodziak, przypominam, sekretarz miasta, był w kurii prywatnie. Odpowiedź na pytanie, co w sprawie parafii, do której nie należy, mógł prywatnie załatwiać sekretarz miasta, pozostawiam państwu. Wśród osób nawiedzających kurię był i owszem pełnomocnik wyborczy pana burmistrza, pewno i tej osoby wyprze się burmistrz. Naprawdę to dziwne, by nie mieć czasu spotkać się na miejscu z księdzem proboszczem, ale mieć czas wysyłać delegację do Krakowa. Pełnomocnik parafii na spotkaniu w dniu 27 stycznia bieżącego roku przedłożył burmistrzowi projekt ugody, prosząc o jego podpisanie i zakończenie sporu. W odpowiedzi na taką propozycję burmistrz publicznie oświadczył, że nie może podpisać ugody, ponieważ tak z nami jako Radą ściśle współpracuje, że nawet wówczas, gdy tylko jednoosobowo podpisuje umowy czy pisma, to i tak wcześniej wszystko z nami jako Radą konsultuje. W związku z powyższym zadeklarował, że po spotkaniu z nami i omówieniu warunków ugody niezwłocznie zaprosi księdza proboszcza na kolejne spotkanie w celu podpisania ugody. Tymczasem jak postąpił? W dniu 3 lutego 2021 napisał pismo oznaczone znakiem EAO z dużej litery kropka 71 14.3.2020 doręczone w parafii w dniu 5 lutego 2021, w którym przedstawił księdzu proboszczowi własne warunki ugody. Burmistrz przed sporządzeniem tego pisma z dnia 3 lutego 2021 wbrew swojej publicznej deklaracji nie spotkał się jednak z nami i nie omówił warunku przygotowanej przez parafię ugody. Co jeszcze bardziej bulwersujące, już po tym jak parafia otrzymała pismo z dnia 3 lutego 2021 na posiedzeniu komisji w dniu 9 lutego, próbował omówić przygotowaną przez parafię ugodę, choć co oczywiste była ona już nieaktualna wobec narzucenia parafii nowych własnych warunków ugody wyrażonych właśnie w tym piśmie z dnia 3 lutego 2021. Szczęśliwie takie działanie burmistrza spotkało się na posiedzeniu komisji z dezaprobatą większości radnych. Na pismo burmistrza z dnia 3 lutego bieżącego roku, przypominam, zawierające nowe, nieuzgodnione z nami warunki ugody, pełnomocnik parafii w piśmie z dnia 12 lutego bieżącego roku apelował o obiecane przez burmistrza spotkanie oraz cytuję: parafia może całkowicie zrezygnować z pobierania czynszu za najem pomieszczeń dla przedszkola miejskiego nr 2. Ważne jest jednak to, by odbywało się to w warunkach wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Co robi z taką deklaracją burmistrz? Nie odpowiada na nią i przygotowuje projekt uchwały, która ma zamiar zmienić siedzibę przedszkola nr 2. Nie mogę pojąć, że burmistrz w takich warunkach ma jeszcze zwalać winę na parafię. Może zwalać winę na parafię. W dniu 23 lutego na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pełnomocnik parafii wycofał podwyższenie czynszu. W dniu 24 lutego 2021 na sesji Rady przed głosowaniem nad uchwałą jeszcze raz potwierdził skuteczność obniżenia czynszu i złożył je dodatkowo w formie pisemnej na ręce burmistrza oraz na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego. Przypominam, że radca prawny urzędu trochę oględnie, pewnie z obawy przed swoim pracodawcą, potwierdził, że parafia skutecznie obniżyła czynsz. I co? Burmistrz nie wycofał uchwały, choć jako wnioskodawca mógł to zrobić nawet bez zgody Rady. Nawet nie zmienił uzasadnienia uchwały, w którym uzasadniał, że o nieprawdziwej wysokości czynszu. 25 lutego burmistrz występuje do małopolskiego kuratora oświaty z pismem, który informuje, że parafia podniosła 20-krotnie czynsz i przyczyną przeniesienia siedziby przedszkola nr 2 jest właśnie ta podwyżka czynszu. Myślę, że państwo kodujecie daty, bo to jest bardzo istotne w tym, co czytam. W piśmie nawet nie wspomina, że dzień wcześniej parafia obniżyła czynsz. Małopolski kurator oświaty po zabezpieczeniu m.in. wpłat, jaki dokonywała gmina z tytułu czynszu i rachunków parafii w dniu 31 marca 2021 powiadamia prokuraturę rejonową w Nowym Targu o możliwości podejrzenia popełnienia dwóch przestępstw przez burmistrza Rapli-Zdoru. Poświadczenia nieprawdy w dokumencie urzędowym przez funkcjonariusza publicznego oraz podstępnego wprowadzenia w błąd małopolskiego kuratora oświaty. Obecnie trwa śledztwo, a sprawa prowadzona jest przez Komendę Miejską w Nowym Sączu. Tu należy jeszcze raz mocno podkreślić, żeby nie było żadnych wątpliwości. Z rachunków parafii i dowodów wpłat, jakie dokonywała gmina z tytułu czynszu, wynika, że do 31 marca bieżącego roku czynsz wynosił 200 zł,
a więc w dniu sesji pełnomocnik parafii skutecznie obniżył czynsz. Więc nie ma żadnych wątpliwości, że słusznie małopolski kurator oświaty zawiadomił organy ścigania o poświadczeniu nieprawdy przez burmistrza. I jeszcze jedno. Parafia podniosła skutecznie czynsz dopiero po tym, jak my jako Rada przegłosowaliśmy zamiar zmiany siedziby przedszkola nr 2. Wtedy zmieniony czynsz zaczął obowiązywać dopiero od dnia 1 kwietnia 2021. Zresztą bardzo krótko, bo już w dniu 30 czerwca 2021 umowa najmu została przez burmistrza rozwiązana. W dniu 31 marca składam interpelację do burmistrza, w której zadaję 9 pytań dotyczących przedszkola nr 2. Na wszystkie niewygodne pytania nie otrzymuję odpowiedzi, w tym dlaczego wypowiedział umowę najmu, skoro małopolski kurator oświaty nie wyraził zgody na przeniesienie siedziby przedszkola nr 2, czy przed wypowiedzeniem umowy parafii konsultował się z małopolskim kuratorem oświaty, co zrobi, gdy okaże się niemożliwe przeniesienie siedziby przedszkola nr 2, w szczególności czy podejmie rozmowy z parafią oraz co zrobi, gdy parafia nie zgodzi się na zawarcie nowej umowy najmu. Na te zasadnicze pytania burmistrz nie odpowiedział, a przecież każdy przyzorny człowiek powinien się nad nimi mocno zastanowić. Więc od 31 marca burmistrz powinien się liczyć z tym wszystkim, z czym mamy do czynienia dzisiaj. 18 czerwca wspomniane już pismo wojewody małopolskiego, mocne, jasne i nad wyraz jednoznaczne. Wojewoda zwraca burmistrzowi uwagę, cytuję, na konieczność przestrzegania przepisów prawa regulujących podział kompetencji między organami gminy i procedurę przekształcenia placówek oświatowych poprzez dokonywanie zmiany ich siedziby, zwłaszcza, że naruszenie przepisów prawa i wykraczanie poza zakres swoich kompetencji może skutkować odpowiedzialnością określoną w poszczególnych przepisach prawa. Czy burmistrz się tym przejął, a skądże? Nadal trwał w dobrym samopoczuciu, ostatecznie mimo kilku zaproszeń parafii nie przybył na spotkanie w celu podpisania umowy. 27 sierpnia, prawie 3 tygodnie temu, kierowano, chyba najochotniejsze kłamstwa są burmistrza, kierowano zgrozo do mamy 3-letniego dziecka i równocześnie do swojej uczennicy na pytanie, czy przedszkole nr 2 będzie otwarte i będzie działało, odpowiada, tak, oczywiście, przegrałem, muszę wykonać postanowienie ministra edukacji i nauki. Czy podejmuje jakieś działania? Nie. Dopiero 1 września o godzinie 7.30 podłącza wodę. I tyle. Elektryczności nadal nie ma. Wyżywienia dla dzieci nie ma, innych mediów nie ma. Umowy z parafią też nie. Burmistrz stawił się na rozmowę z parafią tylko dlatego, że zażądał tego kategorycznie pełnomocnik parafii. Gdyby nie to, burmistrz do dziś na pewno nie spotkałby się z księdzem proboszczem. Dlaczego nie ma umowy? Byłam świadkiem. Nie, bo burmistrza to nie interesuje. Chcę umowy i tyle, a że sam narozrabiał, tego nie interesuje. Jaki kompromis, jaki powrót do współpracy, która trwała z parafią 30 lat, też nie ma jakiejś akceptacji pana burmistrza. A jak parafii nie pasuje, to jeszcze złożę wniosek do wojewody, żeby wywłaścił parafię z działki, na której jest postój taksówek. Po gwałtownym proteście pełnomocnika parafii zmienił narrację i już podczas spotkania z rodzicami twierdził, że chodziło mu tylko o to, że parafia 15 lat temu złożyła wniosek o przyjęcie pasa drogi, w skład której wchodzi postój taksówek. Wyraźnie więc widać, dlaczego do dnia dzisiejszego nie została zawarta umowa najmu. Wreszcie statut przedszkola nr 2, wprowadzający pracę przedszkola nr 2 tylko do godziny 13 i bez wyżywienia. Zmieniony, jak już dzisiaj wiemy, całkowicie bezprawnie. Formalnie przez Radę Pedagogiczną, ale jak wynika z przepisów prawa oświatowego, czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący, a więc burmistrz na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców. Więc jak widzimy, burmistrz nie miał czasu na podłączenie prądu, ale znalazł czas na zmianę czasu pracy przedszkola. Dlaczego? To oczywiste. Kto z rodziców, zwłaszcza pracujących, pozwoli sobie na zostawienie dziecka tylko do godziny 13. Więc w działaniu tym chodziło o zniechęcenie rodziców do przeprowadzenia dzieci do przedszkola, a w ten sposób problem pana burmistrza rozwiąże się sam. Nie będzie musiał prowadzić przedszkola, bo przecież nikt nie chce do niego chodzić. Proste i genialne. Może tak, ale przede wszystkim przerażające, że tak można myśleć i działać burmistrz oraz człowiek, który przez 30 lat wychowywał młode pokolenia.
Ba, mało tego, wcześniej poprzez poprzednią panią dyrektor przedszkola informował, że przedszkole na pewno nie będzie na ulicy Orkana, lecz na Jana Pawła II, co zniechęcało także innych rodziców do zapisywania dzieci do przedszkola numer 2. Tym samym działało na szkodę tego przedszkola, jak i naszej gminy. Powiem tak, reasumując. Rok temu już tutaj zostaliśmy jako Rada podstawieni przed faktem, dostaliśmy uchwałę o likwidacji przedszkola numer 2. Czyli zamiar burmistrza już rok temu był bardzo konkretny. Nie udało się wtedy, bo Rada postawiła na swoim, sprzeciwiła się tej uchwale. Burmistrz nie odpuścił. W dalszym ciągu to kontynuował, podsuwając nam, tak jak mówię, w lutym, intencyjną uchwałę, która, jak tu padło kilka razy i któremu zarzuca nawet pan wojewoda, nie dała mu prawa do tego, żeby przedszkole przenosić. Sama pani burmistrz to powiedziała, ja już teraz się w tym wszystkim gubię, że w sumie to w jedynce to jest punkt przedszkolny. Czyli nie ma przenoszenia przedszkola numer 2 do jedynki. Więc pani burmistrz, proszę odpowiedzieć, dlaczego do tego dnia dzisiejszego nie ma podpisanej umowy między księdzem? Nie ma zapewnienia dzieciom śniadań, obiadów, podwieczorków. Nie ma godzin, które obowiązywały w statucie do tej pory. Skoro punkt przedszkolny jest w szkole numer 1, to nie ma przeniesienia przedszkola numer 2. Sama tu pani o tym tak powiedziała. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Druga sprawa, nawet jeżeli będzie chodzić jedno dziecko koledzy, albo nawet żadne, przedszkole musi być i koszty będą, niestety. I to jest prawda. Musi być, bo zostało złamane prawo. I na to nie ma usprawiedliwienia. Czy będzie ciemno i głucho i bez jednego dziecka, przedszkole musi być otwarte i gmina będzie ponosić koszty. 200 tysięcy włożone w jedynkę. 500 tysięcy, pani burmistrz powiedziała, włożone w zeszłym roku w dwójkę. Ja tak jeszcze na marginesie też się zwracam z prośbą o informację, ile dokładamy do innych przedszkoli, ile nas kosztuje przedszkole w Chabówce, ile nas kosztuje przedszkole numer 1, bo cały czas tylko... Proszę mi pozwolić skończyć. Cały czas tylko słyszę, ile my to dokładamy do przedszkola numer 2, ale my mamy też inne przedszkola. W związku z tym, tak jak mówię, jeżeli koledzy zagłosujecie za tą uchwałą, praktycznie ochronicie też w pewnym sensie pana burmistrza. A po to też jesteście, tak jak tu powiedziałam, jesteście organem nadzorującym pracę burmistrza i kontrolującym pracę burmistrza. Dlatego apeluję, zastanówcie się, zanim podniesiecie rękę. Bo to, że zagłosujecie przeciwko, to tak jakbyście w tym momencie posłali pana burmistrza za kratki. No przykro mi to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Pani burmistrz chciała się odnieść do... Ja może, słuchajcie, przedstawię kalendarium związane z podjęciem tej uchwały, jak rzeczywiście było. Spustuję parę faktów. Tak. Więc 31 grudnia 2020 roku z parafii wpłynęło wypowiedzenie stawki czynszu z 200 zł na 4347,52 zł. To była pierwsza podwyżka i to było jakby klucz do rozpoczęcia wszystkiego. Czy mam mówić o tych śmieciach, które nie powinny być? No właśnie, dlatego... Ja bardzo poproszę o komentarz, zachować... Ale pan tutaj jest gościem, miał pan już głos i pan nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Więc proszę pozwolić mi teraz, bo mam głos i chcę go wykorzystać w należyty sposób. Więc tak jak powiedziałam, 31 grudnia wpłynęło pierwsze wypowiedzenie czynszu z 200 zł na 4347 zł. Kolejna sprawa, 27 stycznia odbyło się spotkanie burmistrza z pełnomocnikiem parafii, podczas którego zostały omówione warunki ugody. I 25 stycznia również była komisja oświaty, w której uczestniczył pan i cała reszta. Więc omówiona była już sytuacja funkcjonowania przedszkola. 3 lutego burmistrz Rabki-Zdroju wystosował pismo do parafii z propozycją warunków ugody. 12 lutego 2021 roku wpłynęło pismo, w którym parafia odmówiła przyjęcia warunków ugody zaproponowane przez burmistrza. 24 lutego 2021 roku na sesji miejskiej podjęto uchwałę.
Czemu pan nie komentował tak, jak czytała to pani Koper? Ja też sobie tego nie życzę i proszę. Ale bo pomija pani dużo faktów. Dużo faktów pani pomija w tym, co pani czyta, dlatego nikt nie. Pani też pomijała i ja tego nie komentowałam. Przepraszam, przepraszam bardzo. Nikt. Nie, no to są jakieś jaja. Panie mecenasie, przywołuję pana do spokoju. Proszę zachować komentarze dla siebie. Dokładnie i zresztą pan jest tutaj gościem nie od komentowania, dobrze? Cieszy mnie to bardzo, że zrozumiał pan. 24 lutego 2021 roku na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o zamiarze przeniesienia przedszkola numer 2 do szkoły numer 1. 24 lutego, czyli zaraz po sesji, wpłynęło pismo, w którym zostało wycofane właśnie oświadczenie, które pan złożył wcześniej o podwyżce czynszu. Następnie 25 lutego zostało wysłane do Kuratorium Oświaty w Krakowie informacja o podjętej uchwale celem zaopiniowania, natomiast w dniu 4 marca 2021 roku została gmina wezwana do uzupełnienia informacji i takie też do kuratorium zostały przesłane. 28 lutego pełnomocnik parafii przesłał pismo, którym podnosi czynsz z 200 zł na 7455 złotych 28 groszy. 10 marca kuratorium przesłało zawiadomienie o terminie oględzin bazy lokalowo-dydaktycznej przedszkola nr 2, które odbyło się 18 marca 2021 roku. 19 marca burmistrz parę razy próbował skontaktować się mailowo z panią kurator w sprawie spotkania i uzgodnienia stanowiska co do dalszego funkcjonowania przedszkola. Do 23 marca od kuratorium otrzymujemy postanowienie w sprawie przekształcenia przedszkola numer 2. 26 marca z uwagi na wysoki czynsz zostało złożone wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 30 czerwca 2021 roku. 29 marca wysyłamy zażalenie na postępowanie małopolskiego kuratora do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1 kwietnia 2021 roku otrzymujemy informację z Ministerstwa Kultury, przepraszam, z Ministerstwa Edukacji Narodowej o złożeniu zażalenia. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą zmiany siedziby przedszkola nr 2 został w dniu 24 czerwca 2021 roku przesłany do księdza proboszcza projekt propozycji zawarcia nowej umowy od dnia 1 lipca 2021 na czas nieokreślony na kwotę czynszu 500 zł. W dniu 28 czerwca pełnomocnik parafii przesłał pismo w sprawie propozycji spotkania w terminie 29 czerwca o godzinie 14:30. Burmistrz Rabki z uwagi na umówione spotkania zaproponował termin spotkania na 30 czerwca na godzinę 12 na plebanii. Natomiast pełnomocnik parafii zaproponował spotkanie w dniu 30 czerwca o godzinie 9, do którego doszło, w którym uczestniczył pan burmistrz. 25 czerwca po rozmowie pan burmistrz z Ministerstwem Edukacji Narodowej przesyła uzupełnienia do zażalenia z dnia 29 marca. 1 lipca 2021 roku kolejna korespondencja dotyczy kolejnych propozycji ze strony parafii dotyczącej spotkania w dniu 2 lipca w godzinach między 9 a 13 na plebanii. W związku z tym, iż nie doszło do spotkania w dniu 2 lipca, burmistrz otrzymał kolejne pismo z propozycją spotkania 9 lipca o godzinie 12. Burmistrz, odpowiadając na zaproszenie, zaproponował spotkanie oczywiście w dniu 9 lipca o godzinie 13. 5 lipca do wiadomości burmistrz otrzymuje korespondencję przesłaną do małopolskiego kuratora oświaty w celu uzupełnienia kolejny raz akt sprawy. 5 lipca burmistrz otrzymuje wezwanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej do uzupełnienia akt sprawy. W dniu 7 lipca akta zostały skany przekazane. 8 lipca zawiadomienie kuratorium o przeprowadzeniu w dniu 12 lipca oględzin. 8 lipca pismo z małopolskiego kuratorium oświaty w sprawie przedstawienia informacji o zawiadomieniach rodziców.
14 lipca odpowiedź na pismo z dnia 8 lipca 2021. 30 lipca przekazujemy pismo, jakie zostało wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez kuratorium. Kuratorium otrzymuje do wiadomości. 6 sierpnia burmistrz odnosi się do stwierdzeń małopolskiego kuratora oświaty, o których wspomniał w piśmie z dnia 30 lipca. I 26 sierpnia dopiero wpłynęło postanowienie ministra edukacji narodowej, od którego można się odwołać. Mało tego, zarówno kuratorium, jak i ministerstwo mają 30 dni na ustosunkowanie się do tego, więc burmistrz został postawiony przed faktem dokonanym o utrzymaniu przedszkola w dniu 26 sierpnia i podjął niezbędne czynności do tego, aby to przedszkole nadal funkcjonowało. Z uwagi na fakt, iż zapisane były tylko, tak jak powiedziałam, 8 dzieci, pan burmistrz, wspólnie zdecydowaliśmy o skróceniu czasu pracy przedszkola. I jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo tam zostało wspomniane pismo, czy tam uwaga pana burmistrza odnośnie dzierżawy jakiegoś terenu pod parking. Więc w 2005 roku na wniosek parafii świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju, reprezentowanej przez proboszcza księdza Pawła Dłużniaka, zostało wszczęte postępowanie o wypłatę odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną na ulicy Jana Pawła II. Wniosek dotyczył działki numer 3800/1 odpowiadającej katastrofie 144/2. Postępowanie zostało wszczęte przez starostę Nowotarskiego. W listopadzie 2011 starosta zawiesił postępowanie o wypłatę odszkodowania w związku z ustaleniem, że przed wojewodą małopolskim nie toczy się w tej sprawie postępowanie i wydał decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Do złożenia takiego wniosku starosta zobowiązał strony postępowania. Wcześniej w lutym 2009 roku starosta Nowotarski wydał decyzję o aktualizacji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków, stwierdzając podział działki ewidencyjnej, właśnie tej, o której mówiłam, 3800/1 na działki ewidencyjne 3800/3 i 3800/4. I postępowanie w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej 3800/1 zostało wszczęte przez wojewodę małopolskiego w 2015 roku i do dzisiaj toczy się przed wojewodą, więc tu akurat burmistrz nie miał nic innego odnośnie wywłaszczenia, bo taką decyzję podejmie wojewoda. Czy ja mogę, panie przewodniczący? Dziękuję. Odniosę się do tego ostatniego, co pani przeczytała. Chciałam poinformować tylko kolegów, że tak jak pani burmistrz czytała o datach, tak i tutaj o przepisie. Przepis, który był wprowadzony i dostępny ogólnopolski przepis mówiący, że jeżeli, i to była szansa dla osób, którym faktycznie kiedyś państwo zabrało jakąś tam własność i trzeba było złożyć wniosek prosząc o odszkodowanie. To już zostało zamknięte, bo niektórzy nie wiedzieli nawet, że można żądać od państwa takiego odszkodowania. Niektórzy zdążyli, niektórzy nie zdążyli. Dlatego stąd wniosek księdza, podejrzewam, że zobligowała go do tego ustawa, którą państwo polskie wprowadziło, że można się starać o odszkodowanie, o wypłacenie pieniążków za to, że się korzystało z drogi, nie swojej drogi, może w ten sposób, tak krótko i zwięźle. Druga sprawa, powiem tak, nie chodzi tu naprawdę o udowadnianie sobie, czy to była taka data, czy inna data. Jest jeden prosty wniosek. Zostało złamane prawo i o to tylko chodzi. Mało złamane prawo. No powiedział to wprost pan wojewoda, powiedziała pani kurator. Chce pani po prostu doprowadzić do tego, żeby prokurator się tym zajął. No już z tego, co ja tu przeczytałam, no może nie doniosłam, może nie w ten sposób. Ja tak nie działam niestety jak pani i pani przyjaciel, ale to jest na innej zasadzie. Bez osobistych, odpowiadam tylko bardzo grzecznie. Dziękuję w tym momencie, bo staram się być naprawdę grzeczna. Ja chciałam zwrócić jeszcze raz kolegom uwagę, dlaczego tu jesteśmy
i po co tu jesteśmy i co chcemy, bo to jest dla mnie istotne i ważne. I tak jak prosiłam, żeby się każdy wypowiedział, widzę, że jest koleżanka chętna udzielić. Proszę bardzo. Pani Małgorzata, proszę. Chciałam tylko tyle powiedzieć. Spotykamy się tutaj od jak kilku miesięcy w tej samej sprawie. Zaczęła się sprawa od tego, że szukaliśmy oszczędności, gdzie gmina może, po co mamy utrzymywać budynek, który nie jest nasz, skoro mamy mnóstwo miejsc w przedszkolach utrzymywanych przez miasto. I od tego się zaczęła sprawa. Co się potem podziało? Wiem, że pan burmistrz był chętny do zawarcia umowy z panem, z księdzem proboszczem i czekał na propozycję. Ostatnio, co akurat byłam wtedy świadkiem i burmistrz parokrotnie mówił, proszę, czekam na propozycję. Gdyby padła propozycja konkretna odnośnie czynszu za przedszkole, myślę, że nie byłoby problemu, w jaki sposób by ta sprawa została zakończona. Ale takiej propozycji nie było, ponieważ cały czas jest związane, są związane z tym śmieci. Śmieci możemy się tym zająć z innego, kiedy indziej, a nie łącząc tego z przedszkolem. Może trzeba się w ten sposób pochylić się nad tym problemem, ale nie wiązać tego z przedszkolem. W jakiś inny sposób ten problem rozwiązać. A najważniejsze, to uważam, wszyscy jesteśmy osobami wierzącymi. A tutaj nie ma żadnego szacunku wzajemnego. Jest po prostu cały czas taka złość, z każdej strony, proszę pana, właśnie. Pan przede wszystkim nie szanuje nikogo. Pan ignoruje każdego. Uważa pan, że pan ma prawo oceniać każdego. Ja nie oceniam nikogo i nie osądzam, bo nie my od tego jesteśmy. Osądzi nas Pan Bóg kiedyś. A my nie mamy co nikogo osądzać i oceniać. Róbmy tak, żeby nam sumienie nic nie wyrzucało. I tak właśnie robimy. I tak właśnie głosujemy. Jest mi przykro, że koleżanka zarzuca nam, że my mamy tutaj jakieś dyktando, że my tu mamy coś narzucone. Nie mamy narzucone. Ja głosuję zawsze zgodnie z własnym sumieniem. Może nie jestem osobą tak elokwentną jak koleżanka. Może nie wypowiadam się tak długo. Nie mam takiej potrzeby. Nigdy nie byłam taka gadatliwa. Konkretnie na temat koniec, kropka. Uważam, że po to tu jesteśmy, żebyśmy wzajemnie się szanowali, a przede wszystkim bronili interesów. Tutaj w tej chwili cały czas mówicie dobro dziecka, ale w tym momencie te dzieci są tutaj zakładnikami. Tutaj właśnie nie ma żadnego dobra dziecka, bo te dzieci są skrzywdzone przez to, że mieszkają, że w takich, a nie innych warunkach są w tym przedszkolu. To rzeczywiście to przedszkole w tej chwili będzie istniało. Czy pan burmistrz popełnił błąd, to nie nasza sprawa. Czy przekroczył prawo, to będzie tego dochodził sędzia, jeżeli taka będzie potrzeba. Nie nam tu sądzić i nie nam oceniać, czy on źle... Pewnie coś po drodze się gdzieś coś źle zrobił, nie wiem. Nie oceniam, bo nie jestem kompetentną osobą do tego. Nie mam takich wiadomości, nie mam takich... Nie znam się na tym prawie. Natomiast działam tylko i wyłącznie tak jak mi sumienie dyktuje, żeby dla dobra społeczności i dlatego to, co do nas należy, to czynimy. Nikt nam niczego nie dyktuje, nikt nam nie każe głosować tak i inaczej. Nie jesteśmy rozliczani z tego, jak głosujemy. Głosujemy zgodnie z własnym sumieniem. Ja przynajmniej tak głosuję i tak będę głosować. Ale dziękuję. Przeczy pani tej wiarze, to co pani powiedziała przedtem. Wiarę w Boga. To już w Boga do tego nie mieszajmy, dobrze? No ale to ja nie brałem Boga, a tutaj nie wyciągałem wiary. Pani Małgorzata, też nie chcę zarzucać kłamstwa tutaj koleżance, ale ja uczestniczyłam w tych rozmowach na plebanii, w których była również koleżanka i muszę powiedzieć wyraźnie, że ksiądz powiedział o kwocie, bo powiedział wyraźnie o kwocie. Za to pani i kolega Wójtowicz pytaliście tylko komercyjną cenę. Proszę nam podać, ile ksiądz chce za przedszkole. Ile ksiądz chce za przedszkole? Ksiądz powiedział, ja podtrzymuję tą umowę, która do tej pory obowiązywała. Kwota zostaje ta sama, czyli 200 zł. Ksiądz to wyraźnie tak powiedział. Nie wiem, dlaczego pani tego nie powiedziała. Ale tak, a teraz powiem tylko nie, pani Małgosiu, nie odbijajmy piłeczki. Ja powiem swoje, pani swoje. Dobrze. Znowu będzie niepotrzebna dyskusja. Ale... Ja tylko powiem tyle. Ja jestem ciekawa, czy słuchają pani wyborcy. Bardzo jestem ciekawa. Myślę, że słuchają. Pani Małgorzato, proszę.
ksiądz powiedział rzeczywiście, że zostaje kwota bez zmian, ale do tego doszły te śmieci, cały czas te śmieci. Umowa zostaje bez zmian, tak jak była, pierwotna, czyli łącznie ze śmieciami. Ale ta umowa obowiązywała płacenie za śmieci. Miasto płaciło. Jeden rok ksiądz, a jeden ksiądz niestety miasto. I taką umowę ale chciał za, ksiądz. No ale właśnie gość. Teraz pracowaliśmy nad tym, żeby nie czyli łączyć ksiądz tego. Ksiądz miałby tylko żądać 200 zł i resztę nie, fajnie. Nie, mógł zażądać większej sumy. Mógł zażądać większej sumy, tylko nie łączyć śmieci. Czy jest problem z rozdzieleniem śmieci tak. od przedszkola? Czy nie, zaczynam się zastanawiać, czy przedszkole jest zakładkiem śmieci? Przepraszam, siedzimy tu już ponad 3 godziny. Mówimy cały czas na ten temat. No, mówimy cały czas śmieci. O tym, od czego się zaczął problem i dlaczego tutaj jesteśmy, bo problem się zaczął właśnie od wypowiedzenia płacenia za śmieci księdzu. I w tym momencie się zaczęła po prostu dyskusja. Konsekwencją tego jest to, co mamy na dzień dzisiejszy. Więc tak jak mówię, ja tylko czekam Pani Małgosiu i jak to apeluję do wszystkich radnych. Proszę, nie widzę problemu, tak jak tu ktoś ładnie powiedział, siądź, niech ksiądz siądzie z panem burmistrzem przy jednym stole i niech naprawdę zaczną rozmawiać. I niech naprawdę zaczną rozmawiać. Tak, niech ksiądz siądzie z panem burmistrzem. Była taka propozycja na plebanii, że pan pełnomocnik powiedział, rozmawiajmy w cztery oczy. Proszę bardzo, w cztery oczy to jest ksiądz i proboszcz, ale nie pełnomocnik, ksiądz i burmistrz. Tylko cztery oczy, czyli proboszcz i a kogo sobie przyprowadził pan burmistrz na spotkanie do księdza? Cztery oczy to nie sześć, osiem. Chwileczkę, cztery, pani sześć, Olu. Ale... Sześć, osiem oczu było od księdza, od pana burmistrza. Dobrze, sześć oczu było. Pani Olu, myśmy przyszli na zaproszenie pana burmistrza po to, żebyśmy byli świadkami. No to nie mieliśmy, jak mogło dojść do rozmowy? Proszę, proszę zaczekać. Czy pan burmistrz nie chciał rozmawiać? Pani Olu, proszę zaczekać. Ja chcę się wypowiedzieć tak, jak było naprawdę. Myśmy byli od początku, więc przyszliśmy, burmistrz nas poprosił, żebyśmy byli świadkami rozmowy. I poszliśmy. Ksiądz usiadł z panem pełnomocnikiem i pan pełnomocnik mówi tak, skoro pan burmistrz przyprowadził sobie dwie osoby, to w takim razie nie będziemy tak rozmawiać, to ja zaproszę też następne dwie osoby, też zaproszę naszych. I poprosił państwa, a w międzyczasie rozmawialiśmy i pan pełnomocnik mówi, porozmawiajmy w cztery oczy. I ja powiedziałam, w cztery oczy to jest ksiądz i burmistrz. No to powinniście państwo no, wyjść. Ale nas nie. Nie, bo zaprosił państwa. Ale powiedział, że on jest pełno. Pan, ale za, ale pan mecenas. Nie było, ale, chwilę, ale pan nie mecenas było. Powiedział, że on zostaje, bo jest pełnomocnikiem księdza. Więc rozmawiałby nie w cztery oczy, tylko w sześć. Pan pełnomocnik nie chciał zostawić księdza samego. Nie chciał zostawić księdza samego, tylko chciał, żeby on był z księdzem, a burmistrz sam. Naprawdę nie jest. No tak było. W tym momencie. Tak było i nie mam powodu kłamać. Dziękuję pani Małgorzato. Pan Rafał Wójtowicz. Chciał zabrać głos? Pani radna, ja uważam, że... Mikrofon włączy. Że burmistrz nie działał na szkodę przedszkola numer 2, bo utworzył, próbował utworzyć przy szkole podstawowej numer 1 przedszkola albo oddział przedszkolny i mógł tego nawet nie robić, bo ilość miejsc wolnych w przedszkolach na terenie naszej gminy przekraczała ilość dzieci, które były zapisane do przedszkola numer 2. A to już był dobry gest, że utworzył przedszkole w naszym budynku. I tutaj cały czas też mówimy, pani mówi, że będzie burmistrz sądzony, będzie sprawa. Od tego, czy burmistrz. Ale że. Pójdźcie za kratki, to już jest jedno. Od tego, że, czy burmistrz łamie prawo, są odpowiednie organy, a nie my radni. I powyższa uchwała, myślę, że ona i tak nic by nie wniosła, bo i tak to, co państwo tam zawarli, zawarto kurator, zawarto minister i burmistrz tak czy siak musi to wykonać. No. I większość rzeczy burmistrz wykona. Jeszcze chwilka, panie Robercie. A jeśli chodzi o umowę z parafią, no to miasto za wszelką cenę musi zawrzeć jakąś umowę, ale nie na takich zasadach, że jedna strona dyktuje warunki, a druga strona ma się podporządkować. I jeszcze chciałem się odnieść do tego, co tu panie się ze sobą spierały, że sam na sam. Burmistrz zaprosił nas, żebyśmy przyszli z nim, bo już był sam i został mu telefon zabrany, żeby potem nie było, nie miał podstaw, co powiedział ktoś, a co powiedział on. Żeby nie było, były tam dwie osoby, a tu był, były, proszę? No nie kradnie, tylko telefon został mu zabrany po prostu. No. Jeszcze chciałem powiedzieć, żeby pani nam nie zarzucała, że my głosujemy tak, jak nam ktoś powie, bo ja tutaj odnoszę wrażenie, że my reprezentujemy interesy miasta, a pani interesy parafii. I tyle. Dziękuję. Pan Robert. W uzasadnieniu waszej
waszej uchwały, kolegów, wskazujecie, bo mówicie, że wy nie mówicie, że nie, że prawo jest. Przeczytam wam fragment, który byście tu napisali. Streszcie wskazanego następnie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 21 wynika, że burmistrz Rabki Zdroju podjął niezgodne z prawem działania w zakresie zadania powierzonego mu przez Radę Miejską uchwałą dnia i tak dalej. Wy już podejmujecie, że nieprawnie, ale w piśmie dalej piszecie. W szczególności z treści przedmiotowego pisma wynika, że wojewoda małopolski zaniepokojony jest podejmowanym przez burmistrza Rabki Zdroju działaniami zmierzającymi. Nie pisze, że łamie prawo. Sami to napisaliście, podpisaliście się, proszę Państwa. Nie, proszę, to jest tak, tak jak powiedział kolega, tak, oczywiście Rogowiec, jest to wyjęte. Ja czytałam to pismo wojewody. Panie, ja czytam wasze, nie napisałem. Ale my się powołaliśmy na to pismo, które ja odczytałam w całości. Proszę Państwa, proszę Państwa. A pan czyta z treści, tak jak kolega mówi, z treści. Proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju. Panie Robercie, panie Janie, proszę o zachowanie spokoju. Proszę Państwa, chciałem poddać wniosek daleko idący o zakończenie dyskusji nad projektem uchwały i przejście do głosowania. W związku z tym przeprowadzimy głosowanie nad wnioskiem. Tak. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji nad punktem 3 porządku obrad. Pan Marek Ciepliński jest nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Dziękuję. Pani Katarzyna Karkula jest nieobecna. Pani Aleks... Za zamknięciem... Zamknięcie dyskusji, tak? Tak. Aha, pani już... Aleksandra Koper. No jestem za, bo to jest... Pan Dariusz Krzysztof. To nie ma sensu. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak, nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Panie Darku. Panie Robert, pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem za zamknięciem. Dziękuję. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za zamknięciem dyskusji. Czyli 11 radnych głosowało za zamknięciem dyskusji. A wobec tego zamykam dyskusję nad projektem uchwały radnych. Przechodzimy do głosowania. I teraz tak, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, to jest 77/2021. I tak, już panie Robercie, jest po dyskusji, tak, przechodzimy. Zakończona dyskusja. Pan Marek Ciepliński jest nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Jestem przeciw. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem przeciw. Pani Dorota Majerczyk. Nieobecna. Pan Piotr Ptak. Nieobecny. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Przeciw. Pan Michał Skowron. Jestem przeciw. Pani Józefa Śmietana. Przeciw. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem przeciw. Piotr Żółtek, przeciw.
Wyniki głosowania nad projektem uchwały 77/2021. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 7 radnych głosowało przeciw przyjęciu uchwały. W związku z tym uchwała nie przechodzi. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy można prosić? Dosłownie jedno pytanie. Dosłownie jedno pytanie. Tylko bym chciał zadać. Drodze wyjątki. Dziękuję pięknie. Czyli rozumiem, że teraz głosowanie na nie było, by nie przywracać, by działania prawne, by przywrócił, pan burmistrz przywrócił takie działania, które są zgodne z prawem i były odpowiednie, właściwe. Panie burmistrz, jesteście państwo przeciw przywrócenia, jakim to tylko możliwym stanie prawnym? Panie radny, głosowaliśmy nie, bo za trudno mi jest to zrozumieć. Za przyjęciem uchwały. Ale uchwała ma swoją treść, prawda, panie przewodniczący? Nie, dobra, ja tylko chciałem zadać po prostu pytanie. To jest taka jałowa dyskusja, dziękuję bardzo. Żadna dyskusja, jeżeli jest merytoryczna, nie jest jałowa. To jest tylko... Punkt 4 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Po kolei. Pan Dariusz. Panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o zamontowanie lampy na bocznej podkaleńskiej od numer 37, 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
Dziękujemy. Drugie pismo w imieniu mieszkańców, zwracam się z prośbą. No to ma pan problem. W imieniu mieszkańców zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na odwodnienie bocznej tej samej ulicy, bocznej Podhalańskiej 35A, 37, 37A, 41, 43, 43A, 45, gdyż droga znajduje się w stanie krytycznym. Pan burmistrz wie, bo było rozmowy na ten temat, tu są jeszcze podpisy sąsiadów. I teraz mam parę pytań. Chodzi mi o te pieniądze, które pani burmistrz były przeznaczone na kanalizację na Podhalańskiej, Zakopiańskiej i tam innych tych. Kiedy zostanie z WIK-iem podpisana umowa, bo na tą chwilę co wiem to nie jest podpisana. Jest to odciągane, a idzie ku zimie. To jest jedno. A drugie pismo chciałbym się zapytać o pani z lipca bodajże z sesji, co mi pani odpowiada, z ulicą Sierantówką, na jakim etapie jest ta sprawa? Bo moim zdaniem pani też dobrze wie, że jest przeciągana sprawa o zasiedzenie tej drogi. Jest mecenas, dzisiaj to odpowiem, no to prezentuje no. Sądzie. Ja pani odpowiem teraz na to pytanie. Pytałem się panią w lipcu, powiedziała pani, że te papiery zostały złożone. Nie jestem pewien, w lipcu, ale mi się wydaje, że to w czerwcu było. Co mi pani odpowie, że są papiery złożone i pani mi okłamała, bo papiery w sprawie ulicy Sierantówki zostały złożone 3 sierpnia. A tylko dlatego, że został wniosek wezwany do uzupełnienia i 2 miesiące trwało. Tak. Przysłane z Warszawy. Pani burmistrz, ja wiem, że to mi idzie w mojej... Pytałam Klary co drugi dzień pana Adama. Proszę podejść do wydziału. Wie pani, że pani nie wie, że to co pani mówi teraz? Kiedy była odpowiedź wiem, Warszawy. Wiem, jakie jest w moim imieniu, jest sprawy są toczone, bo co proszę, to nigdy... Sama pani wie, co mi pani powiedziała raz na temat. I ta Sierantówka jest przeciągana już od kiedy? Miała być złożona w grudniu czy w lipcu, w listopadzie w tamtym roku. I papiery i to tak jest przerzucane, bo pani mecenas tamta poszła, ktoś przyszedł, ktoś nie ma czasu czegoś takiego. I to takie jest odciąganie. Innym się da rady, a na przykład ja mam zawsze pod górkę. To jest pierwszy wniosek, który jest składany za siedzenie w sądzie przez nas. Aha, jeszcze widzi pani. Wracałem się z pismem, no to był w lipcu, tamten był z czerwca, w lipcu, o, żeby mi radca prawny odpisał na temat, czy można głosować przez telefon, uzyskiwać głosy. Ja wiem, że to było niewygodne pismo i do tej pory nie otrzymałem na to pismo, to jest jedno. Jak zgłaszałem wcześniej, co byłem dociekliwy w sprawie Gancarskiej,
To też mi tak było. Już sobie myślę, odpuściłem, ale teraz już tego nie odpuszczę i teraz każde pismo, które ode mnie wyjdzie, jest niewygodne, będę do końca, bo z ulicy Zgancerskiej nie wiem, kto odpisywał na te pisma. To też jest pominająco i odpisane, jakby ktoś z przedszkola odpisywał na niektóre, bo mam te pisma. To ktoś składa pismo, czeka i jest prawie 2 miesiące i ja nie mam odpowiedzi na pismo? Na które pan nie ma odpowiedzi? Pismo 2 miesiące. No, to jest lipca pismo w sprawie, czy można używać telefonu do głosowania i nagrania. Złożyłem tutaj, było złożone. Mhm, sprawdzimy. No ja nie dostałem, pani burmistrz. No ale nie sprawdzę. I to jest tak, jak jest coś niewygodnego, to ja nie dostaję odpowiedzi. Jak proszę o coś, to nie ma środków. Ale pani Beato, to troszkę długo trwa, na, żeby odpowiedzieć. Bo ja na przykład kiedyś 2,5 miesiąca czekałem na odpowiedź jakiegoś pisma. Pan przewodniczący jest na urlopie, więc to też trudno oczekiwać. Przecież a to pan przewodniczący, a to było kierowane do radcy prawnego urzędu, a nie do pana przewodniczącego? Aha, no to sprawdzimy. No i w sumie by było tyle na tyle. No i myślę, że to, co złożyłem dzisiaj, będzie pozytywnie rozpatrzone. Nie będzie zaś nie dostanę jakiegoś znowu pisma, że nie ma środków, nie ma czegoś, nie ma tamtego. Bo sama pani dobrze wie, że innym radnym się robi, a ja no to mam jakieś odmiany. Ale pani burmistrz, ja chcę powiedzieć prawdę, niech ludzie słyszą. Ale ja się z panem zgadzam. Odnośnie przesunięcia środków i na inwestycje uchwalany jest budżet miasta, który głosowany jest na sesji Rady Miasta, więc burmistrz tylko wykonuje to, co jest przegłosowane w budżecie. A niektóre rzeczy się poza budżetem robi, tak? O czymś takim nie wiem. Dobrze, panie Darku. Dziękuję. Wszystko. Pani Aleksandra? Ja dziękuję. Pan Paweł? Odnośnie tego, co pani... Ja mam prośbę. Tak, panie Michale? Proszę o głos. Proszę o głos. Za chwileczkę pan Rogowiec się wypowie i otrzyma pan głos, dobrze? Ja dziękuję. Odnośnie tego, co pani przed chwileczką powiedziała, że głosujemy nad budżetem, tak? Tylko do budżetu wszyscy wprowadzają zadania, a jakoś niektóre osiedla są pomijane, trzeci rok upływa, a na pozostałych osiedlach jest robione co roku coś. O to chodzi. No, my głosujemy nad budżetem, zgadza się, no ale środki są przeznaczane na całą miejscowość, nie tylko na wybrane osiedla. To chciałem zaznaczyć. I to po raz który kolei mówię, że tak się po prostu dzieje. Pani burmistrz, jak pani mówi, że pani nie rozdziela środki, to kto rozdziela te środki i komu co robimy? Przecież państwo wiecie, że składacie wnioski do budżetu, który jest procedowany w październiku i to jest albo przyjmowane, albo odrzucane, tak? Więc to jest uchwała Rady Miasta o inwestycjach, o różnych rzeczach. Przecież każde środki, które są wprowadzone do budżetu czy do wieloletniej prognozy finansowej, to są akceptowane przez was. Ale uchwała na kanalizację była podjęta w czerwcu. Na realizację czego? Kanalizacji. A no to w porządku, nie to tylko, proszę się uzbroić w cierpliwość, skoro jest, no to na pewno będzie realizowane. Pisane, nie tylko, żeby ktoś pomyślał, że się upytam, bo wiem, że u kolegi też tam chyba jeszcze nie jest nic zrobione. Tak, no to zapytamy w wydziale i dostanie pan odpowiedź na piśmie. A było przegłosowanie do tej pory umowy, nie ma, zima idzie i będzie przesunięte na przyszły rok, znam życie, ja wszystko i utrudnienia znowu. Tak troszeczkę gwoli sprostowania, my tylko głosujemy, jak to pani powiedziała. Tworzy burmistrz. Burmistrz po prostu tworzy budżet, wprowadza zadania, ustala pewne rzeczy, a nie my. My tylko głosujemy. My możemy zgłaszać. Możemy wnioski składać, ale nie zawsze te wnioski są wprowadzone do budżetu przez burmistrza. My już dostajemy gotowy budżet praktycznie do zatwierdzenia. Burmistrz bez rady nie może zrobić nic. Dziękuję. Panie Michale, proszę, udzielam panu głosu. Dziękuję. Ja mam prośbę. Koniec ulicy Pocztowej. Jest studzienka kanalizacyjna. Prawdopodobnie jest to burzówka, która jest totalnie zamknięta i przy tym spadku ulicy i natężeniu wody opadowej ona nie przyjmuje wody, co powoduje, że wydrążyła sobie w zboczu dodatkowy kanał i spływa ta woda na stadion. Ponadto obok stoi już zardzewiały znak.
podpisywania tą wizytówką Rabki i tego miejsca. Proszę o udrożnienie studienki albo likwidację tego jak gdyby znaku ostrzegawczego, albo po prostu tej tablicy usunięcie. To jest wszystko, co miałem do interpelacji, którą przedstawię na piśmie po powrocie z sanatorium. Ponadto chciałem serdecznie podziękować za szybką interwencję w naprawie placu zabaw na ulicy Orkana. Dziękuję. Dziękuję. Pan Robert? Żeby nie było tak pięknie, to jeszcze powiem tutaj takich parę spraw. Ja z pretensją może i do burmistrzowej, no pani burmistrz. Obserwuję te, robiłem protokół na temat bulwarów. Wnieśliśmy tam pewne uwagi, wszyscy i tak dalej. Do dziś te bulwary nie funkcjonują tak, jak potrzeba. Była pani burmistrz wykonała telefon do odpowiednich osób, że to będzie zrobione. Nie wiem kogo za to, ale to nie jest. Może. Jak Państwo wiecie, wykonawcą tego zadania była firma APIS, więc mamy zabezpieczenie finansowe. Parę razy wezwaliśmy ich do usunięcia w związku z gwarancją usterek. Niestety firma się nie wywiązała. W związku z tym została podjęta decyzja o właśnie wypłacie zabezpieczenia tam. Przygotowany został kosztorys na kwotę ponad 200 tysięcy złotych tych wszystkich usterek, uchybień i to jest w tym momencie procedowane, więc będzie wykonawstwo zastępcze, weźmiemy inną firmę, która zostanie wypłacona jakby z tej gwarancji, którą APIS nie zrealizował. Także to proszę się też uzbroić w cierpliwość, bo nie chcemy tego robić w trakcie tego sezonu, ale zostanie wyłoniona firma i te remonty są zrobione, są wycenione, tak jak powiedziałam, na ponad 200 tysięcy. Dziękuję. Czy ja mogę coś zapytać w tej sprawie pani burmistrz? To jak mam to zrozumieć? To znaczy, że miasto dostało jakieś odszkodowanie? Przy każdym przetargu. Ubezpieczona była ta inwestycja. Przy każdym przetargu musi być gwarancja. No, oczywiście. Na każdą inwestycję. To wszystko, tak? Pan Jan? Mam dwa wnioski. Pierwszy z nich w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców ulicy Kasprowicza, Tetmajera i Nabanie dotyczącymi stanu czystości terenu tak zwanej gęsiej szyjki, zwracam się do pana burmistrza z wnioskiem o zlecenie instalacji w tamtym rejonie koszy na śmieci. Mieszkańcy zwracają uwagę na fakt pozostawiania na ścieżce butelek i innych nieczystości przez osoby urządzające sobie w tym ustronnym miejscu alkoholowe libacje. Niektórzy z mieszkańców w trosce o estetykę ich otoczenia próbują zbierać pozostawione śmieci, ale w związku z brakiem koszy ulicznych w tamtym rejonie nie mają ich gdzie wyrzucić, a do własnych przydomowych pojemników nie będą przecież wrzucać nie swoich śmieci i za nie jeszcze płacić. Sugeruję instalację koszy w okolicach wylotu ścieżki przy głównych ulicach Plac Dworca Bus i ulica Nabanie. Ponadto wskazane byłoby skierowanie w ten rejon, w rejon gęsiej szyjki pracownika, który systematycznie wykonywałby prace porządkowe w tamtym rejonie. Uzasadniona byłaby prośba do policji o skierowanie w tamten rejon systematycznych kontroli funkcjonariuszy i zwrócenie uwagi na to, że nie tylko karanie mandatami kierowców, którzy wjeżdżają na teren dworca, powinno być priorytetem działań policjantów, ale również troska o stan bezpieczeństwa na terenach przyległych. I tutaj pod interpelacją są zdjęcia, które pokazują stan faktyczny. Drugi wniosek. W związku z pojawiającymi się informacjami na temat ogłoszenia przetargu na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radce Zdroju i po zapoznaniu się z planowaną lokalizacją tego obiektu na terenach przyszkolnych Zieleńców, zwracam się do pana burmistrza z wnioskiem o rozważenie możliwości przeniesienia lokalizacji placu zabaw na pobliski plac asfaltowy, który jest pozostałością po istniejących w tym miejscu boiskach sportowych.
Sugerowana przeze mnie lokalizacja pozwala na zagospodarowanie niezbyt w tej chwili reprezentacyjnego miejsca i stworzenie razem z kompleksem boisk przy Orliku estetycznego kompleksu rekreacyjnego. Dodatkowym atutem tego miejsca jest istniejące utwardzone podłoże, które może przyczynić się do obniżenia kosztów inwestycji, nie powodując obniżenia walorów użytkowych obiektu. To są takie dwa wnioski. I jeszcze mamy taką jedną interpelację. Zapewne wielu z Państwa radnych przewróci oczami w tym momencie, ale ja sobie to odczytam. Interpelacja na ręce pana przewodniczącego do pana burmistrza. Pośród wielu obowiązków jednostki samorządu terytorialnego jest kształtowanie właściwej polityki oświatowej państwa. Jest ona realizowana między innymi przez racjonalne kształtowanie sieci szkół i placówek oświatowych, dostosowując ją do potrzeb wspólnot lokalnych. Chcę w tym miejscu w sposób szczególny podkreślić stwierdzenie potrzeby wspólnot lokalnych. Dla właściwego wykonywania zadań w zakresie prowadzenia polityki oświatowej na terenie jednostki samorządu zostały wyposażone w całe instrumentarium pozwalające im na realizację powierzonych obowiązków. Przy pomocy tych instrumentów samorządy mogą podejmować różnorakie działania dla usprawnienia systemu edukacji na swoim terenie. Do działań tych można zaliczyć likwidację szkoły bądź placówki, przekazywanie prowadzenia szkoły lub placówki, zmiany przekształceniowe, liczba mnoga podkreśla. Czyli tu są różne warianty. Posiadanie tak szerokiego wachlarza narzędzi dla organizacji systemu działania placówek oświatowych na swoim terenie nie oznacza w praktyce, że jednostka samorządu może w sposób niczym nieskrępowany dokonywać dowolnych w czasie i zakresie zmian. Wręcz przeciwnie, jest ograniczona ściśle określonymi przepisami prawa, zarówno co do charakteru, jak i zasięgu podejmowanych czynności, jak i związanych z tym terminów. Istniejące przepisy nie pozwalają na jednostronną uznaniowość i dowolność podejmowanych w zakresie organizacyjnym oświaty działań. Traktuje o tym m.in. artykuł 57-59 ustawy Prawo Oświatowe, na które powoływał się również w swoich wyrokach Trybunał Konstytucyjny, m.in. w wyroku z 8 maja 2002, sygnatura akt K29/00, stwierdzając, że podstawowym założeniem artykułu 57 i 59 ustawy jest wyważenie interesów różnych uczestników stosunków prawno-oświatowych, organów prowadzących z jednej strony i użytkowników szkół i placówek z drugiej strony. Interes zaś mieszkańców lokalnych wspólnot samorządowych mógłby być zagrożony, w szczególności wówczas, gdyby wskutek zmian organizacyjnych zostali oni pozbawieni możliwości korzystania z usług publicznych szkół i placówek w takim zakresie, jaki im do tej pory przysługiwał. Dlatego przy planowaniu przeprowadzania zmian organizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, co jest niepodważalnym prawem tegoż organu, należy dochowywać szczególnej staranności i zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji ze względu na uczestniczące w tych zmianach podmioty, czyli dzieci i rodzice. Analizując sytuację, jaka zaistniała przy próbie dokonywania zmian w funkcjonowaniu przedszkola nr 2, w Rabce Zdroju odniosłem wrażenie, że zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym w działaniach władz miasta uwidoczniły się nie do końca przemyślane i chaotyczne posunięcia, powodujące powstanie trudnego do określenia stanu organizacyjnego już nie tylko jednej, ale dwóch placówek. Sytuacja powstała wskutek podejmowanych od końca lutego 2021 roku działań jednostki samorządu terytorialnego, wytworzyła bardzo niejasną prawnie sytuację w rabczańskiej oświacie. Ta z kolei skłania do zadania szeregu pytań, dla których punktem wyjściowym są przepisy prawa oświatowego. I tak, artykuł 92 ust. 1
organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, może przekształcić ten oddział przedszkolny lub te oddziały w przedszkole. Do przekształcenia tam stosuje się odpowiednio oczywiście paragraf. Przedszkole utworzone zgodnie z tym ustępem tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działał oddział przedszkolny. I tak pytanie. Czy w związku z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły podstawowej nr 1 funkcję kierowniczą nie powinien pełnić dyrektor szkoły podstawowej nr 1 jako dyrektor zespołu? Dlaczego na to stanowisko została powołana osoba z zewnątrz? Po drugie, artykuł 102 tejże samej ustawy zawiera wymóg opracowania statutu i określa jego zawartość. Pytanie. Czy taki statut został opracowany dla reorganizowanej placówki? Jeżeli tak, to czy został zatwierdzony przez posiadające do tego odpowiednie kompetencje? I tu chodzi mi o Rady Pedagogiczne, Związki Zawodowe. I tu bym chciał podkreślić, zresztą to się będzie tyczyło następnych pytań, że oczekuję odpowiedzi na działania zgodne z prawem, natomiast nie na działania, które zostały podjęte na podstawie pewnej wytworzonej doraźnie sytuacji. Artykuł 108. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z, i tu są wymienione, pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, oczywiście w odpowiednim standardzie, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni i posiłków. Pytanie, czy w nowym miejscu zabezpieczono plac zabaw dla dzieci? Mam tu na myśli szkołę podstawową. Jeżeli nie, to dlaczego nie podjęto starań o jego wykonanie z odpowiednim wyprzedzeniem? Dalej, po czwarte, artykuł 110. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie tam różnych artykułów, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentowanych w rozumieniu tej ustawy zrzeszających nauczycieli. I pytanie, czy został opracowany arkusz organizacyjny placówki? Dalej zwracam uwagę na prawidłowość, że tak powiem, opracowania tego dokumentu. Jeżeli tak, to kto był jego autorem i w jakim terminie został przedstawiony właściwym organom do zatwierdzenia? Arkusz organizacyjny, dostarczenie łączy się z określonym terminem. Termin jest nieprzekraczalny. Czy ten termin został dochowany? Pytanie. Jaka była opinia organizacji związkowych, a zwłaszcza Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli ten związek wyraził negatywną opinię w sprawie planowanych zmian? Czy arkusz organizacyjny został zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny? To tylko niektóre z najbardziej istotnych wątpliwości związanych z prawem oświatowym. Wątpliwości bez wyjaśnienia, których trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie placówki, a co za tym idzie, dobrostan przebywających tam dzieci. Dziękuję bardzo. To sobie pozwolę złożyć. Pani burmistrz, mam jeszcze jedno takie pytanie od mieszkańców z ulicy Kasprowicza czy Stettmajera, bo mnie poprosili. Z Podhalańskiej, z Sądeckiej. Panie radny. Pieniążki powpłacali na fotowoltaikę, a do tej pory nie ma. Czytałem tu pewną. I ludzie zarzucają, że urząd obraca innymi pieniędzmi. Bo jeden pan mi powiedział tak, że on wpłacił końcem lutego czy początkiem marca i nie ma założonej.
Ale płacił pieniążki. 8,5 tysiąca powiedział. Tak. Nie, nie był jakiś termin. Nie. Bo powiedział mi tak. Powiedział mi tak, że ktoś wpłacał w czerwcu i ma założone, a on wpłacał wtedy i ma nie założone. I było 4 czy 5 osób, bo nie chcę dokładnie skłamać, które się pytały, że panie Robercie, dura lex sed lex, złe prawo, ale prawo. I trzeba go szanować. Dziękuję. Ja też nie. Ja absolutnie nawet nie mam zamiaru. Tak, ja pozwólcie, że się odniosę krótko do tego wystąpienia pana Jana, jeżeli chodzi o szkołę numer 1. Interpelacja, pani burmistrz. Interpelacji, przepraszam. Interpelacji. To tylko jednym zdaniem. Nie zostało przeniesione przedszkole, bo przecież wiadomo, jaka jest decyzja. Tam jest tylko oddział przedszkolny, który podkreśliłam, który istniał. Tam się nic nie zmieniło oprócz remontu. I tam nie ma dyrektora oddzielnego z przedszkola. Tam jest jeden dyrektor i funkcjonuje jako oddział. Pani dyrektor, która była w przedszkolu numer 2, jest zatrudniona jako nauczyciel i druga pani, która tam była, również zatrudniona jest jako nauczyciel. Więc tam nie ma potrzeby zmiany statutu ani niczego innego, bo przecież państwo pamiętacie, żeśmy próbowali podjąć taką uchwałę i na to też nie ma zgody kuratorium, więc dostanie pan odpowiedź na piśmie, ale żeby już ludzi nie wprowadzać w błąd, czegoś takiego nie było. Oddział funkcjonował, placu zabaw nie było i to teraz tylko nasza dobra inicjatywa, żeby to funkcjonowało. Tak, oddział przedszkolny. Panie Jacku, nie pan Rafał? W przyszkole numer 1? Łącznie jest 19 dzieci. Tak, bo do 25 mogą być. Jest 6 miejsc wolnych w szkole numer 1 i jest 3 miejsca wolne są w przedszkolu numer 1. No to coś jest nie w porządku, bo mają wolne miejsca, więc jak coś to jest obowiązek przyjęcia. Do 25 dzieci mają obowiązek przyjąć. Została tam zwiększona w związku z tym, że jest 19 dzieci, pomoc do dzieci o pół etatu i wydłużone godziny pracy. Pani Małgorzata? Nie ma. Czyli wszystko na tym tak. Zamykam po wyczerpaniu porządku obrad. Zamykam 41. sesję w dniu dzisiejszym. Dziękuję państwu za udział, za przeprowadzoną dyskusję, za merytoryczne uwagi. Do widzenia. Thank you.